Witam serdecznie wszystkich w trzecim, bodajże już dniu, przedostatnim na 100% Intel Extreme Masters w Hanowerze. Dzisiaj zobaczymy dwa mecze półfinałowe oraz mecz o trzecie miejsce, jeżeli to wszystko zostanie rozegrane zgodnie z harmonogramem. Teraz jeżeli oczywiście mówi do Was Wojtek Menidwent-Szczerba. Dzisiaj niestety bez Mańka, który tutaj jest na imprezie w Warszawie, na Fight Clubie. Także jeżeli możecie tutaj powiedzieć, czy wszystko działa, to byłoby bardzo miło. Teraz tutaj ja już widzę, że Cormac prezentuje trofeum, które można wygrać i jest całkiem okazałe. Tak, za chwilę się obrazu co prawda nie będzie, ale powiedzcie, czy mikrofon działa płynnie. Również tutaj możemy mieć drobne problemy ze streamem. Miejmy nadzieję, że jednak ich unikniemy. Zobaczymy. Tutaj musiałem niestety sprzętowo troszeczkę ogarnąć. No i ustawienia ustawiałem, powiedzmy tak, troszeczkę na chybiu trafił. Nie miałem tak za bardzo okazji, żeby przetestować. Także miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie dobrze i będziemy mogli pokazać naprawdę ciekawe gry. Co ciekawe, tutaj rozkład został po raz kolejny zmieniony i tym razem zobaczymy Dignitas w grze z AAA w pierwszym półfinale, także tutaj myślę, że powinno być dość wyrównanie. Przepraszam, tutaj nadal jest prezentowany puchar, zresztą myślę, że tutaj mogę Wam pokazać. I zobaczymy też, jak tutaj będzie to wszystko działać. Także przynajmniej na chwilkę tutaj jesteśmy z obrazem, potem jeszcze na chwilkę wyłączę i myślę, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć grę. Tutaj ten puchar naprawdę całkiem sporej wielkości, tak powiem. Teraz powinno być, myślę, wejście drużyn. Tutaj naturalnie wszystko było planowane na 9:10, natomiast tak jak zwykle tutaj lekkie przesunięcie. Tak, teraz tutaj mamy tabelkę, także dzisiaj dwa półfinały Moscow 5 kontra CLG oraz Against All Authority kontra Dignitas. Także tutaj już dzisiaj będziemy znać finalistów. Finał naturalnie będzie rozegrany jutro, godzinę akurat nie pamiętam, natomiast będziecie mogli zobaczyć na żywo ze studia w Tychach, także tutaj dodatkowa atrakcja, tam bodajże będzie komentował It's Morglum oraz Manik, jeżeli oczywiście uda mu się dojechać, bo tutaj troszeczkę w rozjazdach jest, także miejmy nadzieję, że tam powiedzmy komunikacja nie zawiedzie tym razem. Teraz podejrzewam, że będą jeszcze krótkie wywiady, tak jak przed każdym meczem, jeszcze troszeczkę tutaj pewnie rozmów, potem właśnie wielkie wejście obydwu drużyn, tak jak tutaj z reguły było to robione. I co ciekawe, ta koszula taka troszeczkę jakby nie w paski, naturalnie te paski są, ale tak ledwo widoczne, przynajmniej tak w tamtym oświetleniu, bo tutaj, tak jak już wcześniej żeśmy z Mańkiem rozmawiali, jest to osoba, która, Demon bodajże, najczęściej właśnie w tych koszulach w paski się pojawia, zresztą chyba prawdopodobnie nie widziałem go nigdy bez pasków na koszuli, cóż, można i tak. Pozwolę sobie głośność zwiększyć, myślę, że mnie będziecie słyszeć. Tutaj jeszcze teraz głos zostanie oddany Kasperom i widzimy tutaj Zenona oraz Rivingtona, czyli prawdę powiedziawszy jeden z moich ulubionych kombinacji, jeżeli chodzi o tutaj casterów z Riotu. Zenington the Casting Yeti. Całkiem tutaj ciekawy obraz. Będę musiał tutaj niestety chyba wyłączyć zaraz Skype'a, także nie będę miał podglądu na tajemniczy kanał. Także na chwilkę tutaj jeszcze wrócimy do naszej czarnego obrazu z tym paskiem. Udało mi się wyłączyć, niestety na przycisk troszeczkę mi tutaj nie działa, także skróty klawiszowe niestety chyba też mi umarły, jeżeli chodzi o Xpita.
Po której zaczynają, to ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo tutaj niestety troszeczkę opóźnienia jest, ale myślę, że w przeciągu 5-10 minut mecz powinien się rozpocząć. Myślę, że tutaj więcej opóźnienia nie będzie. Już teraz można tutaj głosować na MVP na stronie Intel Extreme Masters.com, także zapraszam. Ja tutaj jeszcze na szybko, bo tym razem tutaj też również szybciej mieliśmy pytanie. Przypomnę, że jest konkurs, w którym do wygrania jest procesor Intel Core i5 2500K. Także tutaj nie lada gratka dla każdego, który chciałby tutaj wymienić tą część w komputerze. Bardzo dobry procesor. I tutaj od kilku dni zadawane są, właściwie od 7 zadawane są pytania po jednym na każdy dzień. I jutro zostaną zadane te 4 pytania. Także również już posiadam pytanie na dzień dzisiejszy. Już je przeczytam Wam. Czy procesor Intel Core i5 2500K ma dostępną technologię Encent Intel Speedstep? Także tutaj najlepiej znaleźć odpowiedź na stronie Intela oficjalnej, ponieważ tutaj już we wcześniejszych dniach pojawiały się różne odpowiedzi, jeżeli właśnie nie były brane z tej oficjalnej, powiedzmy, strony. I po prostu należy tą odpowiedź zapisać i odpowiedzi wszystkie od pierwszej do siódmej utworzą adres na domenie turtleentertainment.com i tam należy wysłać maila i właśnie można wygrać ten procesor oraz również tutaj gratka coaching z Tarsonem. Także też słyszeliśmy, że tutaj jeżeli ktoś nie posiada kopii StarCrafta 2, to również jest spora szansa, że ją otrzyma, także myślę, że naprawdę warto wziąć udział w tym konkursie. Także już wrócimy tutaj, ja jeszcze pozwolę Wam kleić na czacie, bo wiadomo, że tutaj czasami te pytanie nie bardzo można usłyszeć. Też tutaj ja mogłem, powiedzmy, jakiś, nie bardzo coś wypowiedzieć odpowiednio. Akurat kilka tutaj, właściwie jeden trudny, jak dla mnie, wyraz po angielsku niestety się pojawił. Także miejmy nadzieję, że byłem przynajmniej zrozumiały. Natomiast pytanie już tutaj na czacie można znaleźć i podejrzewam, że również na Facebooku, na fanpage'ach Cybersportu oraz ESL Polska będzie można również te pytania w bardzo krótkim czasie znaleźć. Teraz jeszcze informacje, jeżeli kogoś tutaj interesuje Counter Strike albo chciałby po prostu pokibicować polskiej drużynie, to z tego co się orientuje, to ten mecz zostanie rozegrany o godzinie 12 na kanale pierwszym. Też tutaj na kanale drugim można oglądać StarCrafta 2. Myślę, że to wiecie, tutaj ze studia w Tychach. I teraz pozostało nam tylko poczekać jeszcze na mecz. Już tutaj nadal ja widzę casterów, także myślę, że na razie jeszcze nie ma co przełączać. Ale już tutaj teraz tutaj będzie, będą wchodzić obydwie drużyny. Po lewej stronie naturalnie Team Dignitas, tutaj z tymi żółtymi emblematami, po prawej Team AAA, czyli Against All Authority. Teraz będziemy mogli zobaczyć jeszcze te krótkie wywiady. Prawdopodobnie. Tutaj oczywiście w wywiadzie wezmą udział Enrated z AAA oraz Voyboy z Teamu Dignitas, czyli support oraz top laner. Było pytanie, dlaczego tutaj, jak ocenia wczorajsze mecze przeciwko SK, i powiedział tutaj Enrated, że w pierwszym meczu tutaj była dominacja z ich strony, trzeci mecz to wiadomo jak to wyglądało, tam
przez część gry tutaj 0 killi, natomiast w drugiej grze przegrali prawdopodobnie dlatego, że w pewnym momencie stracili kontrolę nad tą grą i nie bardzo wiedzieli, co tutaj zrobić. To też było pytanie właśnie o tą drugą grę, jak tutaj się po niej czuli. Tutaj Enrated twierdził, że co prawda było troszeczkę rage, ale naturalnie dla takiej drużyny to podnieść się i wygrać trzecią grę, jak było widać zresztą, nie jest aż tak trudno i to właśnie pokazuje dobrą drużynę. Też Wojboj był zapytany o drugi mecz półfinałowy, czyli właśnie CLG i Moscow Five, i stwierdził, że myśli, że tutaj Moscow Five naprawdę bardzo dobre jest, natomiast tutaj CLG też stwierdziło, że znalazło jakiś sposób, także jest tutaj ciekawe, co zaprezentuje CLG, żeby wygrać ten mecz. Teraz jeszcze szybkie podziękowania dla sponsorów i myślę, że już powoli zasiądą. Jeszcze wrócimy tutaj do loży kasterskiej na chwilę i potem już będziemy mieli piki i bany. Jestem tutaj ciekawy. No to jeszcze troszeczkę problem z klawiaturą, no, ale już chyba wszystko jest w porządku. Wrócimy tutaj jeszcze na chwilę do overlaya. A zobaczę, co tutaj piszecie, bo niestety w trakcie gry tutaj nie będzie można. Tutaj jeszcze taka odpowiedź, że nie będzie tutaj dwóch meczów równocześnie naturalnie, bo przecież to są dwa półfinały, także to będzie jedno po drugim. Również tutaj ja naturalnie nie mogę odpowiadać za bardzo na Wasze pytania, bo niestety tutaj jestem na full screenie, także nie widzę niestety czatu. Co tutaj jeszcze? Link do konkursu. Po prostu musisz wejść na stronę Intel Extreme, przepraszam, nie Intel Extreme Masters, tylko na Facebooku, jeżeli masz Facebooka, i musisz zlajkować albo tutaj Cybersport, albo ISL Polska, i tam wtedy są wszystkie pytania do konkursu. Zresztą ja tutaj postaram się również te pytania wszystkie tak naprawdę wkleić, także nie będziecie stratni. Jeszcze raz, myślę, że tutaj po meczu całym powiem mniej więcej, o co chodzi, co należy zrobić, żeby ten procesor spróbować wygrać. Tutaj drużyny widzę, że się ustawiają. Tutaj spełnię Twoją prośbę, pokażę Ci jakość. No i tak tutaj już mamy piki i bany, także miejmy nadzieję, że tutaj ja jeszcze zresztą się upewnię. Jakość niestety nie będzie zbyt dobra, z tego względu, że tutaj moje łącze jest troszeczkę naprawiane, bym tak powiedział. I tutaj też wczoraj właśnie dlatego streamował Maniek, bo ja mogłem mieć dropy. Zobaczmy, bo tutaj AAA już z dwoma banami jest, zarówno Irelia, jak i Ryze. Ryze myślę, że tutaj raczej nikogo nie dziwi. Irelia
Troszeczkę już tak, chociaż tutaj Wojwoj bardzo dobrze tą Mirelią gra, natomiast jest tutaj klątwa obecna na tym turnieju, także nikt praktycznie, kto ma tą Mirelię, nie wygrywa gry. Z drugiej strony tutaj Team Dignitas zbanowało Udera oraz Kartusa. Zobaczymy teraz jeszcze, jaki będzie ostatni ban. Natomiast AAA tutaj jeszcze banuje dodatkowo Shena i mamy komplet, bo jeszcze doszedł Rammus, także tutaj widzimy dość ciekawe te bany. No i oczywiście bardzo szybki pick Corkiego. Myślę, że tutaj nikogo nie dziwi. Corki tutaj bardzo, bardzo popularny na tym turnieju. Zobaczmy, co tutaj zostanie z drugiej strony. Bardzo szybki pick Janny również tutaj. Myślę, że to już nie od tego turnieju supporty bardzo szybko są wybierane. Dodatkowo tu jeszcze Shyvana w dżungli, także myślę, że prawdopodobnie w dżungli, bo naturalnie to może być również solo top. No więc należy tutaj, myślę, jeszcze troszeczkę poczekać. Jestem ciekawy, czym tutaj zagra Moma tym razem i Soas, także zobaczmy, czy to będzie w ten sposób. No i prawdopodobnie tak. Też powiem szczerze, spodziewałem się właśnie takiego botlane'u ze strony AAA. Wczoraj we wszystkich trzech grach przeciwko SK Gaming tutaj grali w bardzo podobny sposób, czyli właśnie Korki, Leona. No i tutaj Nyp przede wszystkim nie miał życia na bocie. Jak został złapany, to było bezproblemowo, go tutaj zabijali. Rozpływał się wręcz. Muszę wymutować niestety, bo jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jestem tutaj ciekawy, jest również Lee Sin wybrany przez Team Dignitas. Także czyli to Lee Sin oraz Ezreal. No tutaj raczej widzę, dlaczego to jest Ezreal. Myślę, że tutaj będzie miał na pewno większe szanse na ucieczkę dzięki swojemu skillowi. Nie będzie musiał tylko i wyłącznie polegać na flashu oraz tutaj Janie. I jeszcze ostatnie dwa piki ze strony Against All Authority. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś standardowego, czy może troszkę mniej. Jeszcze naturalnie tutaj brakuje junglera oraz solo topu. I tutaj po raz prawdopodobnie kolejny zobaczymy Mundo. Któż by się tutaj spodziewał, że Mundo będzie aż tak wszechobecny na tym turnieju? Myślę, że na pewno nie ja. Zresztą wczoraj mogliśmy nawet zobaczyć ban Mundo. To jest w ogóle całkowite zaskoczenie. I mamy tutaj już komplet. Będzie tutaj w ta drużyny AAA Corki, Morgana, Leona, Mundo oraz Riven. Natomiast z drugiej strony też już mamy komplet Janna, Shyvana, Mordekaiser, Lee Sin oraz Ezreal dla ekipy Dignitas. Także tutaj myślę, że może być dość ciekawie. To będzie prawdopodobnie pojedynek na midzie. Chociaż tutaj na razie jeszcze jakiś, tak, tutaj już po raz ostatni zmienili. No i tutaj będzie pojedynek na midzie przepraszam, Janna Mordekaiser. Tutaj mówię Morgana Mordekaiser, także myślę, że tutaj będzie naprawdę dużo farmienia, bo i zarówno jedna, jak i druga postać będą w stanie czyścić te fale minionów i puszować dość mocno. Oby są z tego znane. Shyvana tutaj na topie będzie w rękach Voidboya i będzie grała przeciwko Riven, także myślę, że to też będzie dość ciekawe. Tam powinno być, myślę, sporo agresji na tym topie. A w dżungli tutaj naturalnie będzie Mundo oraz Lee Sin. Chociaż teraz tutaj jeszcze nastąpiła zmiana w ostatniej chwili. I to jednak Wojwój prawdopodobnie zagra Lee Sinem. Tak też się stało. I tak już pozostało. Także to jeszcze na chwilkę pozwolę sobie przejść. Zobaczę, co napisaliście po raz ostatni. Bo tutaj niestety nie będę w stanie czytać w międzyczasie.
nie wiem właściwie czemu piszę. Tutaj myślę, że po prostu wrzucę wam te pytania po tym meczu, jak będziemy mieli chwilkę przerwy, bo wiadomo, że tutaj będą się musieli jeszcze pewnie drużyny naradzić i tak dalej. I wtedy tutaj puszczę wam te pytania w obieg, że tak powiem. Na razie były bodajże trzy. Tak, jak mówię. Także już jesteśmy w grze, ja już pokazuję obraz. I już tutaj możemy obserwować grę. No i cóż, tutaj zobaczymy, na co się tutaj drużyny zdecydują, bo tutaj może być bardzo szybkie spotkanie, bo tutaj jest już AAA w tych krzakach tutaj na midzie. I tu wszyscy byli, natomiast też Team Dignitas był bardzo blisko. Teraz tutaj pokazują nam realizatorzy wizję. Jak tutaj co widzą, tutaj myślę, że Voidboy zauważył. No i tutaj Dark Binding bardzo blisko był, ale na szczęście dla Voidboya nie trafił, także tutaj Voidboy będzie bezpieczny. A tymczasem tutaj widząc, gdzie znajdują się przeciwnicy, drużyna Dignitas prawdopodobnie zabierze tutaj w rejty. Nie wiem dlaczego tutaj w taki sposób to się dzieje, bo troszeczkę tutaj mi się obraz rozmazuje, jak kamera się macha, także podejrzewam, że wy będziecie mieli jeszcze gorzej. Teraz tutaj delikatny lag, natomiast to już nie jest wina z mojej strony, natomiast tutaj na tym streamie takie dziwne rzeczy właśnie się dzieją. I tutaj teraz będzie prawdopodobnie walka, jest już trafiony Dark Bindingiem tutaj Ezreal, bardzo dużo damage'a, jest First Blood dla Yellow Stara, także tutaj prawdopodobnie druga osoba nie przeżyje. I Will Dominate również umiera i Double Kill dla Yellow Stara w drugiej minucie gry, nawet jeszcze nie mamy do końca drugiej minuty, także tutaj bardzo dużo odzyskali, teraz jeszcze tutaj będzie zabierał resztę w rajtów linach. To jest świetne zachowanie drużyny AAA, która uzyskuje tutaj dużą przewagę już na początku tej gry. Także tutaj bardzo ładnie zaczęli. Myślę, że teraz nauczeni bodaj tą wczorajszą drugą grą przeciwko SK Gaming będą starali się dość bezpiecznie grać i nie stracić tej uzyskanej na początku przewagi, która na tym poziomie tak naprawdę może być decydująca. Teraz jeszcze na midzie tutaj będziemy mieli akcję, natomiast tutaj nic nie jest pokazywane. Teraz dopiero tutaj jest użyty exhaust. Jeszcze tutaj trafiony tasak, natomiast tutaj Skara będzie bezpieczny. Też naturalnie musiał użyć flasha, także tutaj wiadomo, że w następnym ganku będzie już troszeczkę to gorzej dla niego wyglądać. Teraz myślę, że troszeczkę nam się to uspokoi. Zobaczymy, czy tutaj nie ponowi Linak w niedługim czasie tej próby. Tak jak to wczoraj prezentował nam Saint Vitius. Tutaj teraz rzucony Pink Ward, żeby uzyskać przewagę w tych krzakach, bo wiadomo, że tutaj Leona wyskakująca z nienacka. Teraz tutaj jest sporo obrażeń na Yellow Stara, ale tutaj bardzo ładnie Enrated powstrzymuje UTPiA i nic tutaj więcej się nie wydarzy. Tymczasem tutaj Shyvana zabiera Blue, chociaż tutaj bardzo blisko był Moma. Jest tutaj jeszcze postraszony Voidboy. Myślę, że tutaj nic więcej się nie wydarzy, bo już wycofuje się Linak. Tymczasem I Will Dominate postanowił skorzystać tutaj z dżungli przeciwnika. Zesmajtował dużego ducha i wycofuje się. Slinak tutaj podąża też z kolei na wrejty, ale tutaj myślę, że ich nie znajdzie. I teraz tutaj Linak może zostać znaleziony, bo jest tutaj blisko Skara. I także z drugiej strony tutaj teraz będzie zgangowany, jest trafiony tasak, chociaż jednak teraz nie trafił. Ale myślę, że tutaj tego Skara nie przeżyje, już jest ściągnięta tarcza i Linak tutaj zgarnął killa, także tutaj bardzo ładnie ten gang wyszedł. Nie jestem pewny też dlaczego tak troszeczkę w dziwnym miejscu Skara został złapany, bo jeszcze uciekał tak troszeczkę nigdzie, że tak powiem. Myślałem, że tutaj może po prostu baituje, bo był tak, że I Will Dominate tutaj bardzo blisko, właśnie w tym miejscu mniej więcej. Tutaj właśnie bardzo ładnie to wszystko zostało pokazane.
Zobaczmy tutaj, jak sytuacja się ma na topie. W tej chwili jest 27 do 20 na korzyść Soaza, także myślę, że tutaj Soaz prezentował bardzo dobrą i równą grę na top lane. Zobaczmy też, z jakimi tutaj itemami. Zresztą teraz tutaj troszeczkę akcji na topie. Jest użyty Shieldas, jest zestunowany Soaz, bije się nadal. To jest sporo obrażeń, zadawali sobie jeden i drugi. Także myślę, że tutaj, jak już wcześniej wspominałem, tutaj będzie sporo agresji, bo zarówno i tutaj Soaz, jak i Vojvoj mają sporo, powiedzmy, skilli, które mogą dashować, doskakiwać. Teraz tutaj z kolei bardzo ładnie Vojvoj, niewiele zabrakło. Tutaj prawdopodobnie około 140-130 HP, także tutaj jeszcze jeden trafiony skill i podejrzewam, że tutaj Vojvoj mógłby, przepraszam, nie Vojvoj, tylko Soaz mógłby tego nie przeżyć. Tak, patrzę na co się dzieje, bo też tutaj z lewej strony teraz sporo obrażeń zadanych. Natomiast myślę, że tutaj ani jeden, ani drugi nie będzie, ani Locust naturalnie, ani Cutie Pie nie będą mieli żadnych problemów, żeby uciec. Tu bardzo blisko swojej wieżyczki byli. Teraz tutaj Vojvoj się wycofuje na zakupy. Zobaczmy, co tutaj zostanie kupione. No i mamy teraz, tak jak się spodziewałem, bo właśnie to było widoczne już wcześniej, mamy pauzę, tutaj jakieś problemy techniczne, także ja tutaj na chwilę też przełączę. Jestem ciekawy, czym to było spowodowane. Tak, to cieszy mnie tutaj Explode, że pisze, że troszeczkę lepsza jest, bo mówię tutaj też, że mam drobne problemy ze streamem, bo nie wiem dlaczego tutaj, co prawda ja mam troszkę wyższą jakość, żeby wam pokazywać. Tak, teraz widzę czata, także jeżeli tutaj jakieś pytania, to mam zobaczyć Skype'a, pogadasz? Dobrze, to zobaczę. Jeszcze na chwilkę wyjdę ze Skype'a. Jestem ciekawy, czym tutaj te problemy były spowodowane, bo też tutaj troszeczkę wcześniej już, jak patrzyłem, drużyna AAA, powiedzmy, w pewnym momencie gry tutaj rozglądała się na boki i tak właśnie zacząłem mówić, natomiast tam troszeczkę akcji na bocie było. No i po chwili tutaj zobaczyliśmy pauzę. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych kłopotów sprzętowych ani żadnych innych takich, które by tutaj dłuższą przerwę powodowały. O, także ja tutaj może wykorzystam, zobaczmy, czy zdążę, bo to też różnie bywa. I być może tutaj uda mi się wam te wszystkie pytania. Także, a jednak mi się nie uda, także przykro mi, już wracamy do gry. Ja tutaj tymczasem na szybko jeszcze wam pokażę. Teraz tutaj kolejna akcja i tutaj po raz kolejny Skara umiera. Nie wiem dlaczego tutaj tak realizator dość późno przełączył kamerę, bo wydaje mi się, że ta gra trwała już od kilku sekund, natomiast my tutaj, ja praktycznie włączyłem w tym samym momencie, co tutaj realizator przełączył.
Także tutaj wychodzi na to, że prawdopodobnie Skara może mieć naprawdę duże problemy. Już tutaj traci około 10 creepów, także tutaj jest powiedzmy całe mnóstwo jak na 7 minutę gry. Tak właściwie, zwłaszcza, że to jest Mordekaiser, który tak naprawdę powinien farmić całkiem dobrze. Teraz tutaj sporo obrażeń zadawanych na Soazie przez Voiboya, który tutaj myślę, że troszeczkę sobie przewagi wypracował, bo już widzieliśmy wcześniej, że tutaj bardzo mocno obijał Soaza. Także jak na razie 4 do 0 dla AAA, także to być może zapowiada się bardzo podobna sytuacja jak tutaj w trzecim meczu ze SK Gaming, że praktycznie tutaj AAA nie zostawiło złudzeń i praktycznie do końca meczu bez śmierci, tam bodajże tylko raz czy dwa razy umarli. Teraz tutaj Locust wyczyścił tego pinkwarda swoim pinkwardem. Jeszcze będzie załadowany triple, chociaż tutaj już jest Leona i zobaczymy, bo tutaj Yellow Star odpala swojego skilla. Bardzo duże obrażenia, jest tutaj heal, jest także Exhaust tutaj na Yellow Stara, który również tutaj używa swojego heala. Teraz tutaj myślę, że w bardzo nieciekawej sytuacji Cutie Pie. Chociaż teraz bez many również Yellow Star, także tutaj myślę, że nie będzie dużo większych obrażeń. Tam jeszcze chyba mieliśmy troszkę akcji, natomiast my tutaj zobaczyliśmy Linaka. Teraz tutaj bardzo mocno Enraited obijany, jest zmuszony do flasha, jest także tutaj Skara i niestety przycięło tutaj bardzo okrutnie. I jeszcze teraz nie wiem dlaczego, zamiast pokazać kina, tutaj zostaliśmy przerzuceni na mida. Także tutaj dwa kile zgarnięte, jeden skill przez Skarę, jeden tutaj przez Cutie Pie'a. Albo Mr. Orange'a, także tutaj jak kto woli, natomiast tutaj w drużynie Cutie Pie na 100%. Teraz tutaj jest jeszcze zgarnięty smok przez Team Dignitas, no i gra się wyrównała. Nawet tutaj delikatnie zaznaczyli przewagę, jest już około 300 golda różnicy. Teraz tutaj odskakuje Soaz, który jest tutaj w sumie niemiłosiernie zauniony. Zobaczymy, chociaż w creepach nadal tutaj jest dość równo, mimo tego, że tutaj Voiboy nie pozwala podejść mu do creepów. Zobaczmy, jak tutaj ta sprawa wygląda. Jest 56 do, już patrzę, 67, także no ta różnica nie jest duża. Teraz tutaj jeszcze Voiboy zainteresował się Blue Buffem. Chociaż już tutaj pojawia się Linak i myślę, że Voiboy dość szybko zrezygnuje. Jest tutaj już Moma bardzo niedaleki. Teraz tutaj jest obijany z kolei Moma i został zabity przez ulti Skary. Tutaj także był Ignite, jeszcze tutaj dołączył Voiboy. I tutaj po raz kolejny Soaz doskakuje i będzie bił Blue Buffa. Natomiast teraz tutaj Skara w dość niekorzystnej sytuacji, też wydaje mi się, że tutaj Linak może to przegrać. Doskakuje także tutaj do niego Voiboy. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze zostanie trafiony Q, ale jednak zrezygnowali. Tutaj było odpalone ulti, także tutaj zmienili swój fokus na Soaza, którego tutaj był użyty Exhaust, ale tutaj on bardzo ładnie ucieka. Także tutaj dołączył Yellow Star, co ciekawe, do swoich teammates'ów. Natomiast tutaj zrobiło się już 4 do 3 dla AAA. Już nadal tutaj około 500-600 golda tracą. Już tutaj Valkyrium dołącza do Enrateda Yellow Star. No teraz tutaj troszeczkę obrażeń Cutie Pie zadaje, chociaż jest w Tower Range'u, także tutaj został troszeczkę pobity. Jestem ciekawy, dlaczego tutaj nie próbuje bić tej wieży troszeczkę też. Myślę, że tutaj push to prawda może w tak wczesnym etapie gry tutaj być niekorzystny, ale akurat tutaj wydaje mi się, że troszeczkę tych obrażeń jednak mógł zadać. My z kolei teraz będziemy mieli gank przez Lane'a. Tutaj Soaz pomoże Momie zgarnąć z tego Blue. I mamy teraz chwilkę spokojnej gry. Tutaj myślę, że Voiboy będzie się starał jak najdłużej wykorzystać tą darmową farmę, bo to jest dość blisko swojej wieżyczki. Już tutaj widzimy, że I Will Dominate jest z Oraklem. Tutaj wyszedł, ale
Był naturalnie widoczny w tym wardzie, który zniszczył, a także myślę, że tutaj po prostu chciał odstraszyć troszeczkę. No i jest tutaj już linak, ale tutaj mocno wpięci pod wieżyczkę, ale myślę, że tutaj się nie wróci. Tutaj troszeczkę się wycofuje. Jest rzucony topór, ale tutaj, tak jak mówiłem, bezproblemowo odskakuje. Także myślę, że tutaj pik Ezreala akurat był bardzo dobry z ich strony. Myślę, że tutaj Cutie Pie będzie dość bezpieczny. Patrzmy tutaj już, co ciekawe, Skara odrobił, już także 2-2, 2-2, 2 śmierci, 2 kile oraz 107 milionów, 108 na koncie Momy, także tutaj jest bardzo wyrównany, tak jak zresztą się spodziewałem. Teraz tutaj widzimy, że I Will Dominate zgarnia większą część kampów Wilków. Teraz tutaj już po raz kolejny bardzo blisko wieżyczki przeciwnika jest Wojboj, zobaczymy czy tutaj próbuje zadawać obrażenia. Jest tutaj ulti, co ciekawe. Także myślę, że tutaj mieliśmy sporo akcji na bocie. Tutaj Linak czyści wrejty i wraca do bazy. Teraz przeskakujemy z line na line. Tutaj wychodzi Skara. Był doskonale widoczny w tych dwóch wardach, które tam się znajdują. Także w sumie w jednym, bo tutaj AAA miało tego swojego warda. No, jak na razie tutaj mamy dość wyrównaną jednak grę. Spodziewałem się, że tutaj po tej uzyskaniu tej przewagi na początku AAA tutaj będzie jednak znacznie bardziej dominować. Teraz tutaj jest Linak, ale on był też tutaj widoczny, także myślę, że nie będzie stanowił zagrożenia. Tutaj w niedługim czasie powinien pojawić się Smok, także myślę, że tutaj może być dość ciekawie. Już tutaj widzimy, że Soas schodzi na mida. Tutaj są pingowani, także myślę, że byli widoczni. Teraz tutaj mamy pokazaną całą mapę. No teraz tutaj będzie próba zabrania Blue Buffa. I myślę, że to będzie całkiem udana próba. Już tutaj Moma szczęśliwy z niekończącym się Blue. Jest tutaj jeszcze użyte ulti po raz kolejny przez Cutie Pie'a. I teraz doskakuje, ale był zestunowany i bezproblemowo Soas sobie po prostu odskakuje do tyłu. Tutaj widzimy, że Yellow Star z Momą na midzie. Jestem tutaj ciekawy, czy uda im się kogoś złapać. Jest tutaj postawiony ward tutaj w tribuszu. Nie jestem pewien, czy tutaj był widoczny. Jak na razie Linak. I jest, pojawia się właśnie Smok, także tutaj już jest czterech zawodników teamu Dignitas, także tutaj wydaje mi się trzech, czterech. Teraz tutaj w bardzo niekorzystnej sytuacji z dwóch stron wyszli Moma, tutaj bardzo dużo obrażeń otrzymuje, używa swoje ulti, jeszcze zobaczymy. Nie udało mu się tutaj przeżyć wystarczająco długo, także tutaj Soas w problemach. Yellow Star również tutaj bardzo duży błąd. Wojwo jeszcze zabija tutaj Soasa, czego nie widzimy. Teraz tutaj jeszcze Enrated otrzymuje mnóstwo obrażeń, ale flashuje przez ścianę i myślę, że teraz tutaj po prostu Team Dignitas powinien skupić się bardziej na smoku, chociaż teraz jeszcze ten doskakuje, jest użyty exhaust na Yellow Starze. Zobaczymy tutaj, jest także użyte ulti przez Cutie Pie'a, doskakuje tutaj nam Soas, ale dość bezpiecznie tutaj mobilny Yellow Star Korkim ucieka pod swoje dwie wieże praktycznie. Zobaczymy, co tutaj Skara na bocie przez chwilę był. Natomiast tutaj jednak ten smok został zabrany. Jakoś tak dziwnie to wszystko przeskoczyło. Także smok tutaj również został zabrany. I tutaj myślę, że ta wieżyczka nam idzie długo nie wytrzymać. Już teraz bardzo ładnie Cutie Pie trafiony lub Mr. Orange, jak tutaj nick na kliencie turniejowym posiada. Teraz tutaj I Will Dominate niszczy wieżyczkę na dole. Także tutaj zaznacza się już całkiem przyjemna przewaga ze strony teamu Dignitas. Także tutaj widzieliśmy malutki przewrót, bo na początku to właśnie AAA troszeczkę bardziej w korzystnej sytuacji było. Jestem ciekawy tutaj, jak szybko Skara zniszczy tą środkową wieżę. Tam dosłownie chyba 2-3 uderzenia były potrzebne. Teraz tutaj zobaczymy wizję.
I Wojboj tutaj będzie starał się zabrać tego Blubufa. I tutaj jest jedno uderzenie i Skara niszczy wieżę. Natomiast Wojboj tutaj zgarnia Blue. Także tutaj Moma nie będzie mógł poszaleć, jeżeli chodzi o skille. Zobaczmy tutaj, jak jeszcze sprawa się ma w CS-ie. Także nam idzie 150 do 149, także tutaj bardzo wyrównane. Botlane Yellowstar 118, CutiePie 129, także tutaj już 11 milionów. Także zobaczmy na przedmioty, 2 do rany. Tutaj Shin oraz będzie szybko raszowany Fage ze strony Yellowstara, natomiast tutaj troszeczkę mniej, wydaje mi się, standardowo jest Shin u Ezreala, natomiast następnym itemem jest BF Sword, także tutaj na pewno więcej obrażeń będzie w stanie zadać. Na topie natomiast 111 milionów Soas, z drugiej strony 134 miliony już tutaj Wojboj. Także jeżeli chodzi o tutaj farmę, to też ekipa Dignitasu ma sporą, myślę, przewagę jednak. To już jest 5000 równe przewagi w goldzie, także to jest naprawdę dużo. Tutaj jeszcze właściwie robią co chcą w dżungli przeciwnika. I tutaj była próba gangu, bardzo ładnie tutaj użyty smok. Tutaj jeszcze jest użyty Ignite na Soazie, ale myślę, że tutaj po prostu zrezygnują i postarają się zniszczyć tą wieżę. Tutaj bardzo ładna próba, natomiast wydaje mi się, że ten smok troszeczkę taki chybiony był, bo przeleciał obok. Nie udało mu się tutaj zgarnąć. Teraz tutaj widzimy, że na minimapie przynajmniej, że dołącza Moma. I tutaj może być sporo ciekawej akcji, natomiast ten Dark Binding nie został trafiony. Tutaj jeszcze doskakuje Wojboj, natomiast było użyte ulti przez Moma, ale tutaj bardzo ładnie zachował się, doskakując shieldem do miniona, także tutaj... Chociaż teraz ładnie trafiony tutaj. Ale myślę, że tutaj raczej nie podążą, nie będą starali się zabić. Tutaj wydaje mi się, że już widzimy Locusta z Oraklem, natomiast nie jestem pewny, bo tak troszeczkę go nie było widać. Naturalnie tutaj Linek już od jakiegoś czasu, też z Oraklem. Zobaczmy na przedmioty, Moma już tutaj Hourglass, także będzie w stanie tutaj wejść w środek teamfightu, odpalić ulti, tutaj zadać naprawdę dużo obrażeń. Tutaj Linak sprawdza, czy nie ma wardów w pobliżu Barona i wydaje mi się, że to samo będzie w niedługim czasie robić nam tutaj I Will Dominate. Teraz troszeczkę tutaj przeskakujemy z miejsca na miejsce. Już mamy 20 minutę gry. Jest tutaj użyte ulti po raz kolejny. Także tutaj CutiePie nie trzyma tego ulti jak na razie na żadne w teamfighty albo na próbę może dobicia. Tylko po prostu używa troszeczkę randomowo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast on pewnie jakiś cel w tym miał. I teraz tutaj pchnięty mid. I trójką tutaj przesuwają się gracze Dignitas. Myślę, że tutaj możemy zobaczyć chyba smoka niedługo, bo już tutaj zebrali się wszyscy. Natomiast tutaj będą musieli jeszcze odepchnąć tą środkową. Nie, tutaj bardzo blisko był ten tajbanik. Tutaj jest użyte ulti, także zobaczymy tutaj duży teamfight. Bardzo szybko tutaj bardzo dużo zostało zabrane z życia Linakowi. Tutaj jest użyte bardzo ładne ulti przez Enraiteda. Tutaj Yellowstar zadaje także tutaj mnóstwo obrażeń. Moma tutaj zużywa swoje ulti i zabija w tym momencie Skarę. Linak tutaj zabija nam Locusta. Zobaczymy tutaj, myślę, że to bardzo zła sytuacja. Enraited zabija i Will Dominate, także tylko dwóch graczy drużyny Dignitas pozostało przy życiu. Myślę, że tutaj bardzo troszeczkę nieodpowiedzialnie wyszli z tego krzaka, no i po prostu zostali zniszczeni. Tutaj bardzo ładnie wszystkie stuny. Teraz tutaj jeszcze była próba zabicia Soaza, ale myślę, że tutaj nic więcej się nie stanie, chociaż tutaj nadal trwa wymiana.
No i tymczasem tutaj Voyboy zabija. Teraz jeszcze trafiony Darkbendingiem, także myślę, że tego nie przeżyje. Chociaż jest tutaj także Mr. Orange albo Cutie Pie, który zabija, także tutaj Linak jeszcze w międzyczasie zabija. Także nie wiem właściwie dlaczego tutaj troszeczkę dziwne zachowanie, bo kilka jednak killi oddali tutaj, mieli bardzo niewielką ilość życia, także wyszło w sumie, jeżeli się nie mylę, 4 za 3. Bo tutaj Yellow Star z Linakiem przeżyli, natomiast tutaj trzech było nieżywych, potem jeszcze umarł Voidboy, także 4 za 3 dla AAA. Natomiast tutaj już widzimy, że ten smok zostanie jednak zgarnięty przez Team Dignitas, także przynajmniej w tej kwestii to im się udało. Tutaj możemy zobaczyć przedmioty i statystyki poszczególnych z lewej strony poszczególnych postaci. Teraz tutaj widzimy, że. No i po raz kolejny mamy pauzę. Z jakichś niewyjaśnionych przyczyn tutaj ta gra ma spore problemy. Ja później spróbuję się dowiedzieć, czym były spowodowane te pauzy, natomiast teraz już tutaj nie będę wychodził. Też może zobaczę, co tutaj. Póki gry nie ma, co się dzieje na czacie. Tak, Xplo, tutaj Irelia zdecydowanie dostała bana z jakiejś przyczyny magicznej. Tutaj widzę, że Xplot mi tutaj bardzo dobry pomysł podał na nabicie bardzo dużej liczby widzów, natomiast wydaje mi się, że chyba nie powinienem w ten sposób operować. Także niestety jestem zmuszony tylko tutaj wam gry pokazywać, nic więcej. Tutaj teraz jakieś rozmowy trwają, tutaj gracze bez słuchawek, natomiast my oczywiście tutaj widzimy. Spróbuję tutaj po raz kolejny wam przesłać te pytania. Myślę, że pewnie po raz kolejny nie zdążę. Chociaż może tym razem mi się nawet uda. I tutaj są trzy pytania w kolejności. Tutaj tego na razie nie trzeba wysyłać. Tutaj szukasz odpowiedzi i wtedy po kolei te odpowiedzi od 1 do 7, bo tutaj jeszcze będą cztery pytania jutro, także tutaj naprawdę warto oglądać. Cztery pytania i po kolei te pełne odpowiedzi, jeszcze nie pierwsze literki ani symbole, tylko pełne odpowiedzi na pytanie będą stanowić adres, początek adresu e-mail w domenie Turtle Entertainment. Ja tutaj zaraz jeszcze wkleję, bo tutaj też wiadomo, że nie bardzo tutaj czasami można usłyszeć, można też jakąś literówkę później zrobić, no i tutaj szkoda by było nie wygrać przez po prostu taką rzecz. Już tutaj tylko muszę znaleźć dokładnie. Bo tutaj nadal trwa pauza. Teraz mam tyle tych maili tutaj, że nie mogę znaleźć. Także myślę, że tutaj ogarnę to za jakąś chwilkę. Tak, tutaj niestety pauza jest z jakiejś przyczyny. Tutaj patrzę, że są jakieś prace nad monitorem, także myślę, że tutaj mogło być
Monitor albo komputer, tutaj myślę, że jakieś problemy były. Zresztą ten monitor chyba zostanie wymieniony, co ciekawe. Także tutaj któryś z graczy Teamu Dignitas miał problemy. Ja natomiast staram się tutaj znaleźć i nie mogę znaleźć dokładnie tego. A co to się stało? Explode. Chociaż tutaj pisze, że czasami wolę chyba nie pytać. No, zobaczmy. No ja jak znaleźć? Nie mogłem. Prawda, znam tutaj adres, natomiast nie jestem pewny, czy tutaj jest to turtleentertainment.pl czy turtleentertainment.com, bo tutaj różne są. No, czyżbyśmy mieli wrócić jednak chyba jeszcze, nie? Że jeszcze tutaj. Niestety przerwa trwa. Miejmy nadzieję, że tutaj szybko. Miejmy nadzieję, że tutaj szybko zostanie ta sprawa sprzętowa naprawiona. O, już chyba wróciliśmy do gry. Znowu tak w dosyć, powiedzmy, zaskakujący sposób, szczerze powiedziawszy, bo tutaj nawet bez żadnej zapowiedzi. Co my tutaj widzimy? Moma zgarnia Blue. A tutaj 25 golda otrzymał Linek w prezencie od Skary. I tutaj jest bardzo ładnie zestunowany. Po raz kolejny możemy zobaczyć duży teamfight. Jest tutaj kolejny stun Darkbinding, także tutaj Skara praktycznie nie może się ruszyć od dobrych kilku sekund. Natomiast teraz tutaj przeganiani są zawodnicy drużyny AAA. I teraz tutaj dopiero się uspokoił. Także tutaj widzieliśmy dość ciekawy teamfight, bo wszystko było sfokusowane na tutaj Skary, który nie mógł się dosłownie ruszyć przez jakieś 15-20 sekund, natomiast tak naprawdę tutaj żadnych obrażeń nie otrzymał, tutaj tylko ściągnięta ta tarcza i może jakieś 200-300 życia zostało mu zabrane. Tutaj Linak czyści te wardy. I kolejny zostanie wyczyszczony. Jestem ciekawy, kiedy tutaj zobaczymy kolejny duży teamfight. W tej chwili, jak dobrze widzę, 6,5 tysiąca różnicy w goldzie, nawet troszeczkę więcej. Także Dignitas tutaj myślę, że ma delikatną przewagę. Natomiast już tutaj widzieliśmy również podobną przewagę ze strony AAA. No i zostało to odwrócone, także myślę, że tutaj możemy się spodziewać, że Against All Authority na pewno nie poddadzą się tak łatwo. Natomiast bardzo podoba mi się rzecz, że tutaj MOMA tylko 1.37, także troszeczkę
lepiej sobie, myślę, radzi tutaj Skara przeciwko niemu niż wczoraj radził sobie Ocelot. I tutaj jednak się pomyliłem, bo Yellowstar z początku wydawało mi się, że tutaj może być szybki rush, tutaj bardzo blisko ten Darkbinding, że szybki rush do Fage'a, natomiast on tutaj zdecydował się kupić podobnie jak Cutie Pie, czyli Blood Thirstera, natomiast tutaj Cutie Pie już w tej korzystniejszej sytuacji, że tego Fage'a również posiada, teraz tutaj myślę, że może być... O, i po raz kolejny pauza, także tutaj bardzo fatalnie nam się to wszystko układa, teraz jeszcze Enraged wyszedł. No cóż, nie mieliśmy większych kłopotów, jeżeli chodzi o sprawy techniczne w poprzednich dniach, także dzisiaj tutaj dają się nam we znaki i to wręcz potwornie. Jakież to pytanie Explode masz? Jak tutaj napiszesz, to teraz mogę ci odpowiedzieć, jeżeli zdążysz przed tym, jak tutaj gra zostanie wznowiona. Dość ciekawe pytanie, natomiast wydaje mi się, że nie znam odpowiedzi na takowe. Zależy, jak kto uważa. W pewnych sytuacjach może być to nawet rękodzieło. O, ja natomiast tutaj znalazłem coś. Dla pytających się o konkurs. W końcu udało mi się znaleźć. I wydaje mi się, że tutaj nic, po prostu nawet chyba można pustego maila wysłać. Z tym, że wygrywa kto pierwszy, ten lepszy. I przypominam, że tutaj nagrody Intel i5 2500K oraz Coaching z Tarsonem oraz prawdopodobnie tutaj darmowa kopia gry StarCraft 2, chociaż to jest akurat niepotwierdzone. Tak tylko tutaj z Mańkiem wczoraj zasłyszeliśmy, także zobaczmy, czy tutaj wszystko już ok. Dalej tutaj duże skupienie, natomiast gra jeszcze nie została chyba wznowiona, no bo wskoczymy znowu w połowie teamfightu, jak to tutaj realizatorzy mają często. Cóż, jeżeli tutaj jeszcze jakieś pytania są, to proszę pisać na czacie, zresztą ogólnie też tutaj można pisać. Wczoraj kilka ciekawych dyskusji się wywiązało. Nadal tutaj trwają jakieś dyskusje. Tutaj troszeczkę smutno mi jest, natomiast tutaj dołączy do mnie ktoś niebawszem, także tutaj przynajmniej nie będę sam. Chociaż naturalnie Mańka nie będzie, bo on w Warszawie. Już skoczyliśmy do gry. Na szczęście nic się nie dzieje, więc przynajmniej nic nie opuściliśmy, bo tutaj też troszeczkę realizatorzy zasypiają z przełączaniem ekranu. Także może zdążymy tutaj na akcję, bo jest Darkbinding, ale nie trafiony. Także tutaj dość mocno jedna i drużyna operuje na midzie, taki troszeczkę nam się all mid zrobił.
Soas tymczasem tutaj również z oraklem i będzie tutaj, myślę, pchał tą wieżyczkę. Teraz tutaj jest użyte ulti, żeby wyczyścić falę minionów. Po raz kolejny tutaj widzimy, że Cutie Pie bynajmniej nie stara się trzymać tego ulti, chociaż teraz ma jeszcze blue buffa, więc tutaj myślę, że te ulti w bardzo niedługim czasie zostanie znowu uaktywnione. Cóż, na razie tutaj mamy spokój. Myślę, że tutaj troszeczkę niekorzystnie na zawodników wpływają te pauzy, bo już chyba tutaj ze 4 mieliśmy, także myślę, że to jakiś niechlubny rekord, tak bym to nazwał. Przypominam tutaj wszystkim, że to jest pierwszy półfinał turnieju Intel Extreme Masters w Hanowerze. Pierwszy półfinał i pierwszy mecz, także tutaj jeszcze dużo akcji będzie. Teraz tutaj Linak zauważony i tutaj troszeczkę obrażeń otrzyma, natomiast wiadomo, że gra Mundem, także myślę, że to nic mu nie będzie. Zresztą Mundo już tutaj posiada nam Warmoga oraz nigdy nie pamiętam, Hearts of Gold oraz Chain Vesta, także tutaj myślę, że tych obrażeń będzie w stanie przyjąć całkiem sporo. Jestem ciekawy tutaj, bo zostałem też troszeczkę wytrącony, powiedzmy, z takiej równowagi i nie jestem pewny, kiedy tutaj smok się powinien pojawić, ale myślę, że to też nie powinno być zbyt długo. Teraz tutaj Yellow Star był zauważony na bocie i są pingi tutaj w okolicach Barona, ale myślę, że tutaj po prostu wyczyszczą wszystkie wardy, jakie tylko są. Jest jeszcze tutaj postawiony. No i już tutaj również Yellow Star dołącza. No i zobaczymy, czy być może tutaj będzie jakiś teamfight do tego Barona. Na razie tutaj bardziej trwa. Teraz tutaj bardzo ładnie doskakuje Voivod, ale to tylko tak myślę, żeby też zniszczyć tego Warda, żeby wiedzieli, że tam będzie został postawiony. I smok właśnie się pojawił, także tutaj zostało spełnione moje życzenie. Jestem tutaj ciekawy, czy będzie to jakiś duży teamfight, czy być może tutaj AAA po prostu odpuści. Jest tutaj postawiony ten ward. Tutaj bardzo szybko ten smok znika, zobaczymy. I tutaj bardzo ładnie teraz Linak zesmajtował tego smoka, także tutaj bardzo ładny steal, natomiast wywiązał się tutaj duży teamfight. Teraz jest użyte ulti przez Zane, jest użyte ulti przez Enraiteda. I zobaczymy, kto tutaj pierwszy umrze, umiera Skara. Tutaj również goniony jest Yellow Star, zobaczymy, czy tutaj będzie w stanie zabić Voivod. Zabija Yellow Stara, zobaczymy, czy tutaj jeszcze ktoś umrze. Tutaj próbuje Soas uciec, naprawdę niewielka ilość życia, tymczasem I Will Dominate zabija Enraiteda. No i cóż, tutaj bardzo ładnie, 3 za 1 i tutaj myślę, że szybki, zobaczymy, ruch w stronę Barona. Chociaż jednak tutaj jeszcze jest Linak, jest tutaj postawiony ward, ale myślę, że ten Baron tutaj będzie robiony. Tutaj Voivod z I Will Dominate bije, również tutaj widzimy Kittypaya. Teraz tutaj jest Locust goniony. Teraz proszę wybaczyć ten dźwięk, chociaż chyba tutaj jest wyciszony, więc nie było go słychać. No i teraz tutaj samotnie I Will Dominate bije, natomiast tutaj już pojawia się Moma. Ale tutaj jest jednak Baron dla drużyny Dignitas. Także w gruncie rzeczy tutaj stracili smoka, natomiast wygrali dość definitywnie teamfight, bo tutaj było 3 do 1, jeszcze tutaj zgarnęli tego Barona. Także tutaj wydaje mi się, że Team Dignitas w bardzo, bardzo korzystnej sytuacji. Myślę, że przy tak powiedzmy niewielkiej przewadze, bo tu jest tylko 7000 golda, jak na 30 minut, teraz bardzo ładnie tutaj Skara jest złapany, tutaj próbował Linak jeszcze coś zrobić, ale tutaj Voivod przeskakuje przez ścianę i bardzo ładnie zabija. Tutaj jest jeszcze trafiony Yellow Star, natomiast także tutaj bardzo ładnie shield użyty. Teraz Voivod tutaj w kłopotach, bo jest trafiony zarówno Dark Binding, jak i ta plama, także tutaj troszeczkę HP stracił. No i cóż, tutaj jak już zacząłem mówić, wydaje mi się, że tutaj ten Baron naprawdę dużo przewagi da dla drużyny Dignitas. Myślę, że teraz powinni tutaj ruszyć i spuszować przynajmniej jedną, dwie wieże, chociaż też zobaczymy, czy tutaj będą w stanie, bo
Te teamfighty w sumie tak są przez nich obecnie wygrywane, natomiast nie są to aż tak bardzo przekonujące zwycięstwa tak naprawdę. Teraz tutaj bardzo ładnie byli ustawieni i też przez większą część tego teamfighta tutaj bezproblemowo Cutie Pie bił przeciwników i nie był przez nikogo fokusowany, także myślę, że jeżeli tutaj ten fokus nieco będzie lepszy, to myślę, że tutaj AAA ma szansę wygrać tego teamfighta. Jak na razie tutaj skupiałem się przede wszystkim na Skarze, także nie jestem pewny, czy to jest tak w pełni dobra metoda na wygranie. I tutaj zobaczmy, co Skara, Abyssal, teraz Dark Binding, ale tutaj bardzo ładnie się odsunęli wszyscy. Zobaczmy tutaj Skara, Rabadon, Abyssal oraz Wheel of the Ancients, także tutaj będzie mógł się dzięki temu ulti też wyleczyć za bardzo dużo życia. Teraz tutaj będzie ta wieżyczka na midzie społkowana. Tutaj jeszcze bez problemów biją. Teraz tutaj doskakuje Wojwoj, ale myślę, że to nie było aż tak dobre, chociaż też tak naprawdę tej życia nie stracił, więc. Natomiast tutaj do połowy Yellow Star sprowadzony i zobaczymy, czy tutaj będą w stanie zniszczyć tę wieżę. Teraz tutaj troszeczkę obrażeń otrzymał Cutie Pie. Teraz tutaj widzimy, że Linak jeszcze nie dołączył do reszty drużyny. I tutaj jeżeli przejdzie bokiem, to będzie widoczny w tym wardzie i to może być bardzo niekorzystna sytuacja dla niego. Tutaj wszyscy zawodnicy już się rzucili, natomiast tylko tutaj Voidboy został, także tutaj będzie bardzo długi teamfight, wydaje mi się. Właściwie nie teamfight, tylko wymiana między Voidboyem a Linakiem. Oboje dużo życia. Teraz tutaj jest, użyte ulti, także tu bardzo duży teamfight, tutaj umiera. Moma umiera, także Locust. Zobaczymy, co tutaj dalej. Soas tutaj bez problemu. Wojboj, przepraszam, zabija tutaj Yellow Stara. I bodajże mamy tutaj. Nie mamy Ace'a, bo tutaj jeszcze jest przy życiu Linak. Natomiast wydaje mi się, że to będzie pierwsza gra dla ekipy tutaj Dignitasu. Teraz tutaj nie przejmują się zbytnio. Teraz tutaj dwie wieżyczki fokusują nam. I Will Dominate jeszcze teraz. Skara zabija, także tutaj będzie GG. I pierwsza gra dla drużyny Dignitas. Teraz jeszcze tutaj. Ładnie ustawił się nam Voidboy, także ta gra co prawda z problemami, natomiast bardzo ładnie wygrana przez Team Dignitas. Odrobili tą stratę, którą mieli na samym początku, kiedy tutaj dwa kile zostały stracone przez nich. Teraz tutaj niestety przymusowa reklama.
Tutaj widzę, że ciekawa dyskusja trwa na temat Kogmawa. To jeszcze próbowałem zdobyć informacje, dlaczego to tak jakieś dziwne rzeczy się działy, natomiast nic nie widzę. Teraz tutaj będziemy mieli drugi mecz. Myślę, że tutaj już jest po tych niestety mało przyjemnych reklamach, natomiast tutaj jesteśmy niejako zobligowani, żeby je puszczać. No i cóż, tutaj jesteśmy już po tym pierwszym meczu. Teraz tutaj trwają jeszcze jakieś wywiady albo jakiś konkurs. Tak, jakieś konkursy chyba jeszcze i wydaje mi się, że tam będą ogarniać też troszeczkę sprawy sprzętowo. Mańka dzisiaj niestety nie będzie. Maniek jest w tej chwili w Warszawie. Jakość się polepszyła, powiadasz, no to dobrze, że jeżeli się polepszyła, bo dzisiaj jest z mojego komputera, więc tutaj troszeczkę zawsze będzie inaczej, bo ja mam z kolei, to jest taki problem, że ja mam lepszy, tak, ja mam lepszy komputer, ale gorszy internet. Maniek ma gorszy komputer i znacznie lepszy internet i to tak nie możemy się nigdy zgrać, natomiast wczoraj ja miałem problemy właśnie kompletnie z internetem, bo tutaj było coś robione, więc dlatego tutaj tak wyszło, a nie inaczej. Też jeszcze tutaj powiem, że Maniek pojechał do Warszawy. Jeszcze tutaj muszę wejść na Skype'a. Maniek pojechał do Warszawy, bo tam będzie Fight Club, tutaj dokładnie nie wiem, będzie można iść, pograć tam w różne gry, tam taki w sumie wielki targ będzie. No i później, co ciekawe, tutaj Maniek po Warszawie od razu pojedzie dla Was prosto do studia w Tychach. I tam będziemy skomentować finał. Tam mogłem być również i ja, tak żebyśmy prawdopodobnie razem to komentowali. Natomiast ja tutaj mam problemy z dojazdem, bo jeżeli tutaj miałbym również dojechać, to prawdopodobnie tutaj nikt nie mógłby Wam pokazać tych półfinałów oraz meczu o trzecie miejsce, bo dzisiaj też również to zostanie rozegrane. Także tutaj dobrze, że zostałem. No też tak myślę, że tutaj przynajmniej będziemy mogli pokazać się. Też nie wiem dokładnie, teraz tutaj widzimy, że CLG jest. Co ciekawe, tutaj jeszcze powiem, że jeżeli się nie mylę, to właśnie CLG tutaj miało rozdawać klawiatury. Także myślę, że tutaj też również ciekawa sytuacja dla widzów w Hanowerze. Tutaj dużo teamów przygotowało różne promocje. Z tego co się orientuję, to tutaj Team Solomit miał rozdawać na przykład koszulki. Także tutaj kilka innych było. Tutaj zobaczymy, bo jeszcze jakieś reklamy. Carried Today Big. Także tutaj kolejne jakieś koszulki są reklamowane przez Rivingtona. Natomiast gry jeszcze nie mamy. Ja tymczasem czekam na mojego tutaj współkomentatora. A tutaj jeszcze chwilowo go nie będzie słychać, bo ja tutaj jestem troszeczkę wymutowany, także Paul, chwilowo Cię nie słychać. Ja tutaj muszę poustawiać mniej więcej, żeby to było jakoś. Jeżeli możesz, to też ogarniaj w międzyczasie tutaj czat. Ja Ciebie słyszę, natomiast nikt Cię jeszcze nie słyszy, także troszeczkę sam do siebie będę mówił. Ja tutaj Ci muszę, tam weszłeś już, wszystko gdzie Ci podałem, kod działa. To jeszcze tutaj przetestuj. Tutaj w pierwszym meczu wygrała drużyna Dignitasu, także. Jeszcze
Oczywiście, że to wszystko działa. No. Powiem szczerze, samemu trudno tutaj wszystko ogarnąć. Także może jeszcze raz tutaj powiem o konkursie, którym tutaj ględzę od samego rana, bo tutaj ciekawa nagroda. Przypominamy, że tutaj można wygrać dzięki ESL oraz Cybersport oraz Intelowi procesor Intel Core i5-2500K. Bardzo dobry procesor, wystarczy tutaj tylko odpowiedzieć na 7 pytań, codziennie jest zadawane jedno pytanie, natomiast w sobotę zadane zostaną 4 pytania, tutaj na czacie już podawałem wszystkie pytania, tutaj jeszcze raz przekopiuję, także jeżeli ktoś chce tutaj wziąć udział, to na czacie można zobaczyć, jeszcze przeczytam, ile portów, pierwsze pytanie, ile portów SATA ma płyta główna o nazwie DZ68BC. Drugie pytanie, jaki jest zalecany chipset Intel Express dla procesora Intel Core i7-3960X Extreme Edition? Oraz trzecie pytanie tutaj, czy procesor Intel Core i5-2500K ma dostępną technologię Enchant Intel Speed Step? Także tutaj odpowiedzi myślę, że należy znaleźć, tak tutaj już explode. Podaję wszystkie odpowiedzi, natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie masz odpowiedzi na ostatnie, także tutaj jeszcze troszeczkę musisz popracować. I też jedno. O, to jeszcze spróbujmy drugi. Jeżeli nie, to najwyżej nie będziesz miał lepszej jakości. Ja tutaj co prawda miałem 2 czy 3 kody, ale też to są takie troszeczkę. Znaczy, no ja je dostałem dość dawno temu. Bo tutaj wcześniej nie miałem jak za bardzo się pytać o nie. Chciałem ci wkleić i nie wkleiłem. Jeszcze spróbujemy z tym drugim. Chyba już dostałeś, także spróbuj. Z pamięci tutaj. No to, że to cieszy się lepszą jakością. Ja musiałem ten drugi wykorzystać, bo ja tutaj miałem jeden wykorzystany, chociaż ja już szczerze powiedziawszy, to też były drobne problemy z tymi kodami, także i w ogóle ze streamem, który nie chciał się odpalić w wyższej jakości przez długi, długi czas. Tutaj było w trakcie gry wszystko naprawiane, także myślę, że tutaj już będzie słychać cię za chwilkę. I teraz powiedz coś. Powiem coś. I zobaczmy, jak Paula słychać, jeżeli możecie tutaj mi napisać. Ale mnie nie słychać. To myślę, że cię na pewno słychać, bo już nie ma innego wyjścia, żeby cię nie było. Dość przerażające, dawno już nie gadałem dla 100 ludzi. Czy nie więcej, ilu mamy widzów w tej chwili. Dobrze, no to dobrze. Jeżeli tutaj byłyby, ogarniaj czaty w międzyczasie, jeżeli możesz, także tutaj wiesz, dobrze, na popapie, także tutaj jeżeli by... Znowu... Jeżeli tutaj będzie jakiś problem z dźwiękiem, bo u mnie czasami jest tak, że się po prostu dropuje troszeczkę internet i właśnie laguje ten dźwięk, to piszcie, to Paul najwyżej umilknie na jakiś czas. I wtedy dobra, tutaj... Dobra, po prostu nie chcesz ze mną gadać. Jakbym nie chciał, to bym ci nie dał tej szansy i TeamSpeaka mojego prywatnego, publicznego. Także... Niestety tutaj jestem zobligowany niejako korzystać z TeamSpeaka, bo po pierwsze łatwiej wymutować zarówno mnie, jak i ciebie, a jak i z drugiej strony też łatwiej jest ogarnąć, bo nie ma tutaj tego tajemniczego kanału cebitowskiego dla casterów, także tak na Skype'ie się dzieje, więc tam dużo informacji wypisują wszyscy i strasznie dużo pingów, wyskakują też powiadomienia i tutaj to jest na pewno problematyczne dla widzów, jak nagle wyskoczy taki ze Skype'a albo nie daj Boże jeszcze. Tak. Okej, okay, w takim razie ja witam wszystkich naszych widzów, jestem Paul. Od teraz pomagał Wojtkowi z komentowaniem pod nieobecność Mańka, jeśli się nie mylę. Tak, właśnie. Widzę, że są pytania, czy były już jakieś mecze. Tak, pierwszy mecz Dignitas kontra AAA już został rozegrany. Dignitas wygrał. W tej chwili czekamy na ich drugie spotkanie tej serii. Tak, to jeszcze do Santina jest przerwa, więc po prostu nie pokazujemy tutaj wam komentatorów, bo to by było troszeczkę głupie, jakbyśmy tutaj pokazywali Rivingtona i tutaj, teraz zapomniałem, Zenona. Zenona właśnie, widziałem, że na Z nie mogłem sobie przypomnieć
Miałem powiedzieć Zinnia, chociaż to Zinnio to raczej ze StarCrafta 2, jeżeli się nie mylę. Także tutaj Ale byłoby podobnie. troszeczkę, tak, także byłoby to troszeczkę bez sensu, żebyśmy tutaj głos podkładali pod Rivingtona i Zenona, także po prostu tutaj jest Podejrzewam, że jak art. już się zaczną mecze, będziemy musieli się troszeczkę zsynchronizować. Tak, tutaj będzie właśnie ten problem, także ja tutaj myślę, że będę więcej mówił, tak jak tutaj wczoraj to Maniek robił. Co prawda nie mam może aż takiego tutaj słowotoku jak Maniek, ale myślę, że też nie jest najgorzej, skoro 120 osób tutaj o tak wczesnej godzinie nas ogląda, także tutaj całkiem ładnie i dziękujemy bardzo za przybycie. Tak, w ogóle wyniki tego turnieju są bardzo dobre. Ciekawe, czy uda się w czasie finału pobić Dreamhack. Freak gdzieś przy którymś streamie wspominał, że maksymalnie jak dotąd było 150 tysięcy osób. Przypominam, na Dreamhacku 210 tysięcy. Tak. Zobaczymy, jest to na pewno ambitna liczba, ale wydaje się do pobicia. Zwłaszcza, że od tamtego czasu LoL jeszcze znacznie zyskał na popularności. Tak, tutaj na razie czytamy czat, także jeżeli masz jakieś pytania, to możesz napisać. Tak, to jest CLG kontra Moscow 5. O, już klikują, także o, widzisz, dziękuję za informację, bo u mnie tutaj się wszystko zwiesiło. To ja już na szybko tutaj sobie odświeżę. Póki co mamy bany. Tak. Dignitas jak dotąd chudy Karthus Shen. Niezwykłego. Po drugiej stronie Irelia, Janna. No i teraz dochodzi także Mordekaiser. Tak, także już widzę, że masz tutaj troszeczkę z przodu. Już dobre Okej. kilka sekund. A to No tak, cóż. ja tutaj mam tego streama odpalonego przez jakiś czas, więc tutaj nie odświeżałem też. No cóż, tutaj myślę, że to nie ma zaskoczenia. No Karthus, wiadomo, MOMA. Tutaj myślę, że Shen to Shen, także tutaj myślę, że żadna z drużyn nie chce postawić drugiej tego Shena, który teraz jest całkiem mocny. A Shen w tym turnieju był chyba w każdym meczu albo banowany, albo pikowany. Jeżeli był pikowany, to przegrał tylko raz, gdy grał linii home. Tak, natomiast tutaj Ichom też bez formy na tym turnieju, więc myślę, że... Tak, bardzo słabą grę pokazali, więc tu nawet Shen nie był w stanie ich uratować. No więc całkowicie rozumiem akurat ban Shena. Tak. Prawdopodobnie z następnym meczem jednak pojawią się drobne modyfikacje do tej postaci. Tak, to i z drugiej strony mamy naturalnie Irelię, Janna oraz Mordekaisera. Mordekaiser to już widzieliśmy, że tutaj Skara całkiem dobrze sobie radzi, chociaż też tak naprawdę na początku to nie było aż tak bardzo dobre. Tutaj też był bardzo dobrze gankowany przez Linaka, więc troszeczkę mnie dziwi Początek ten. miał dość problematyczny, ale zauważ, że bardzo szybko się odbił w tym poprzednim meczu. Udało mu się nabić trochę minionów. I to prawda, był potem w fightach bardzo szybko fokusowany i zabijany, no ale tutaj gracze Egol Authority musieli rzucić za dużo na niego jego i potem ginęli. Tak, natomiast to otwiera nam tutaj możliwości, że Skara może zagrać na przykład innymi postaciami, którymi widzieliśmy, jak potrafi grać, czyli na przykład Ryzen, którym miecie bardzo ładnie. Tymczasem mamy już piki tutaj ze strony Dignitasu, jak na razie Skara z Shyvanem. Mamy również tutaj Taricka oraz Twitcha, ale myślę, że tutaj nastąpi jeszcze zmiana, wątpię, żeby to był Twitch. Tylko w sumie widziałem jedną drużynę, która na wyższym poziomie grywała Twitchem i to było CLG i to Double Lift nawet swojego czasu Pentakilla zrobił, co było dość popularnym filmikiem na YouTubie. Natomiast AAA jak na razie tutaj chyba botlane, bo jest Graves oraz Alistar. Tak, co prawda na tym turnieju widzieliśmy dżunglujących Alistarów, ale nie jestem pewien, czy akurat AA przygotowało tą opcję. Nie pamiętam, żeby oni tego używali. Tak, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale nawet widzieliśmy co ciekawe w pierwszym dniu turnieju tutaj Alistara carry na bocie, bo wtedy jakiś tak troszeczkę dziwacznie Tak, to CLG. był pierwszy mecz i wydaje mi się, że CLG trochę eksperymentowało. Oni mają takie swoje pomysły Niebezpieczne, tak. czasami Można to na nazwać troszeczkę turnieje. nawet odchyły, bo tutaj wiadomo, że Tak, natomiast na już tym poziomie to... tak, następne mecze już grali dużo bardziej standardowymi kompozycjami i stanowczo płaciło. Jestem ciekawy, czy tutaj po raz kolejny Mundo zostanie wybrany. O, powiedziałem, jestem ciekawy i został wybrany. Także. Tak, nie odzywałem się, aż ja już go widziałem. Tak, tutaj masz przewagę, widzisz przyszłość, także. A przy okazji ja jestem drobinkę przeziębiony, w związku z czym od czasu do czasu będą pokasływania. Ja postaram się je mutować. Teraz akurat nie pomyślałem o tym. No, ja mam podobny problem, także tutaj kaszel mnie też nie opuszcza. Jeszcze tutaj też dosyć, powiedzmy, jest wymagający ode mnie turniej, bo przez ostatni tydzień
Musiałem wstawać o bardzo wczesnych porach, jeszcze tutaj łącznie przez ostatnie 3 dni, chyba 23 godziny streamowania było, także dzisiaj też podejrzewam, że przed 18 nie skończymy. Oj nie, biorąc pod uwagę, że mecz o trzecie miejsce jest dopiero na 15 zaplanowany, Ale tutaj też a myślę, że może dzisiaj... jakieś przesunięcie będzie, bo tutaj jak na razie pierwszy mecz był dosyć taki szybki, bym powiedział, także. Zobaczymy. Tak. Rozwiążę, że tak powiem. No i mamy komplet i stało się to, co ja się spodziewałem, czyli tutaj Skara będzie grał Ryzem i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne tutaj dla AAA, chociaż oni mają też Galio, więc tutaj myślę, że może być Tak, troszeczkę lepiej. Mama bardzo dobrze tutaj odpowiedział, jeśli chodzi o midlane. Także jeszcze raz tutaj powiedzmy Team Dignitas, Ryze, Staric, po raz kolejny Korki, Lee Sin oraz tutaj Shyvana na topie. Natomiast Against All Authority tutaj Alistar, Galio, Graves, Mundo oraz Kennen. Także. A tak, no więc jak zacząłem mówić, to Against All Authority brali Galio, standardowa kontra na większość midów na AP w tym momencie. Bardzo ciekawa dolna linia dla Dignitasu. Taricka mało widzieliśmy w tym turnieju. Do tego Korki to dość mocne combo zbliżone do Korki Leona. Jeśli chodzi o potencjał zabijania, może trochę mniejszy potencjał zabijania, natomiast Taric daje także bardzo dużo armora, daje również. Potrafi także leć jednocześnie siebie i swojego partnera na linii. W związku z czym troszeczkę bardziej defensywny pik niż Leona, natomiast też jeszcze z potencjałem, żeby zabić przeciwnika. Można tak Tak, to nazwać. tych stunów jest znacznie mniej, natomiast jest te ulti, które jeszcze tutaj będzie na pewno niemiłosiernie pomagać, bo to wiadomo, że jak to ulti zostanie przez Taricka odpalone, to jak tam doskoczy Korki, to będzie w stanie praktycznie zabić się bez żadnego wysiłku. Jeszcze jest sustain, no i oczywiście jest ten stun, którym też się znacznie łatwiej trafić niż Leoną w sumie, także. Tak, dodatkowo wydaje mi się, że nie najlepszym pomysłem ze strony tutaj AAA było wybranie dość wcześnie Gravesa, bo jednak Korki akurat bardzo dobrze sprawdza się przeciwko Gravesowi. Widzieliśmy to w tym turnieju, widzieliśmy to także wcześniej, że większość pro playerów w tym momencie podaje Korkiego jako kontrę. Te kill lane'y typu właśnie Graves albo Sivir. Jak to prawda, chyba właśnie, czy nie, to nie AAA, tylko SK zdecydowało się wczoraj 2 razy próbować Gravesa, no i raz im się to opłaciło. Natomiast my już w grze jesteśmy, Tak, to już. natomiast zauważ, że w tamtym meczu Graves też był bardzo mocno wyłączony. Candy Panda nie radził sobie tak naprawdę na bocie, co tak Candy Panda i Nyf to dość dziwnie brzmi, żeby sobie na nie radzili. Wrócił do meczu naprawdę dopiero mniej więcej w jego połowie. Tak, tutaj teraz widzimy, że Cutie Pie. Oj, teraz już ma z kolei znowu Ama Cutie Pie, także zmienił chyba. Tak, przy okazji, jaki masz czas w tym momencie? Zaraz ci powiem, mam równą minutę i mi Okej, w przywiesiło. takim razie jestem niemal 10 minut przed tobą, w związku z tym pozostawię tobie komentowanie. Tak, tutaj będziesz bardziej od strony analitycznej podchodził, tak jak to wczoraj ja robiłem. Chociaż ja wczoraj akurat Okej, czyli... miałem ten plus, że nie było aż tak źle, bo tam było chyba 5 czy 7 sekund, także czasami tutaj się włączają. Trzeba po Czyli prostu. będę musiał udawać pro playera, nie ma problemu. O, tutaj Paul ma, wiecie, 3,5 tysiąca elo, także. Tak, ale tylko w kapeluszu. Teraz tutaj myślę, że dość standardowo, jednak wszystkie tutaj kampy przez AAA są zabezpieczone. Myślę, że tutaj też Against All Authority na pewno nie będzie ryzykować i tymczasem zobacz, że tutaj będą zabrane wilki. Tak, co ciekawe, tutaj Alistar i Graves wzięli sobie swojej drużyny. Prawdopodobnie, żeby nieco wyrównać tą przewagę, jaką daje wzięcie wcześniej golemów po stronie niebieskiej. Tak, czyż te golemy tak Natomiast naprawdę tutaj golemy nie tam nie zostaną są zabrane. zabite. Tak. I tutaj. Ponieważ Lok zdecydował się na... No mów, mów. Dobrze, przepraszam, że Mów, 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 jestem trochę mów. do przodu, bo Lok zdecydował się trochę na
inwazję. Nie wiem, na ile to widać u ciebie. Tak, teraz już tutaj biegnie. Ja jestem tutaj troszeczkę, myślę, że to będzie też taki tarik, tutaj chyba tylko ward zostanie postawiony, zresztą to już kilka razy widziałem. Zobaczymy, czy tutaj... To może być też troszeczkę taki tarik, który będzie roamował. Ja tutaj z kolei jestem troszeczkę zdziwiony, że jednak tutaj Linek zdecydował się od Reda zacząć. Nawet widziałem tutaj w meczach CLG, kiedy tam grali, że to jednak częściej było zaczynane od Blue. I tutaj zobaczymy, bo jest... Wychodzi teraz, także jestem ciekaw, czy tutaj będzie roamował, czy może po prostu teraz tutaj była taka próba pomocy Bojbojowi. Myślę, że to jest przede wszystkim próba znalezienia czegoś w dżungli przeciwnika. O tak, teraz tak jak mówisz, tutaj jest już. No i teraz tutaj bardzo ładnie Linak został sfokusowany. Jest użyty exhaust, zobaczymy także exhaust na I Will Dominate, natomiast tutaj bardzo ładnie ten first blood, także. No też jeszcze z kolei Sola z tej problemami. No i zobacz, że teraz jeszcze tutaj będzie lepiej dla Wojboja, który otrzymał Red Buffa, także no będzie groźny. Tak, to mu na pewno znacznie utrwi grę. Natomiast z drugiej strony nie jestem pewien, na ile Qt poradzi sobie na bocie samotnie. Ta linia przeciwnika jednak jest dość mocna. Tak, tutaj jest ten problem, że też QtPie na pewno będzie troszeczkę zonowany, bo tutaj jest ten Tak, w tej Alistar, chwili który jest mniej tak. więcej 10 milionów straty. Ale już tutaj Locust podąża, także myślę, że tutaj już będzie znacznie bardziej standardowo, chociaż też myślę, że tutaj Wojboj będzie jednak, nawet pomimo tego Red Buffa, będzie potrzebował tutaj sporo pomocy, bo już wczoraj bodajże Soas grał Kennenem i szło mu to bardzo, bardzo dobrze, więc tutaj Kevin nie miał życia, chociaż akurat Kevin też tutaj wydaje mi się, że jest po prostu słabszy turniej. Tak, znaczy powiedzmy sobie szczerze, Kevin jeszcze nie jest na takim poziomie jak niektórzy inni gracze, wydaje mi się. Teraz tutaj jest QtPie w problemach, natomiast tutaj Yellow Star również zużyty na niego Ignite i musiał użyć tutaj Heala. No i tutaj już jest bardzo blisko I Will Dominate, zobaczymy czy tutaj zdąży, czy jest tutaj ten ward postawiony. Teraz chyba go zniszczył, tak mi się Ja wydaje, mam bo... do ciebie taką podpowiedź, że jeżeli nagle przestaje mówić, to prawdopodobnie dlatego, że u ciebie za chwilę zacznie się dziać coś ciekawego. Tak, no myślę, że tutaj po prostu zobaczymy, także mówię, masz ten plus, że tutaj możesz zresztą tutaj... To właśnie zawsze są problemy niestety z restreamem, dlatego też jakość jest gorsza niż mogłaby być, bo tutaj też na Go for Lolach Polski myślę, że jakość jest lepsza. Teraz tutaj bardzo myślę niekorzystnie dla Wojboja wyszedł i teraz jest tutaj bardzo mocno fokusowany, zobaczymy czy tutaj zginie. Ja chybiony ten tasak, także tutaj będzie bezpieczny. Jakby ten tasak trafił, podejrzewam, że Linak tutaj nie bardzo by się przejmował tą wieżyczką, jednak podszedłby i uderzył jeszcze kilka Tak, razy. wtedy dive mógłby się udać, natomiast w ten sposób zdecydowali się nie ryzykować nie dawać Wojbojowi dodatkowych killi. Myślę, że tutaj Byle jeden czego. kill już na starcie, jeszcze first blood na pewno tutaj nie pomoże na górze Soazowi. Teraz jest tutaj trafiony i doskakuje, także tutaj sporo obrażeń zadaje i też sporo otrzymuje, więc... Tak. Jeśli chodzi w ogóle na tym turnieju, to plany nagle zrobiły się bardzo ważne, bo widzieliśmy wczoraj Wukonga wyraźnie wygrywającego swoją linię i dzięki temu potem karującego. Widzieliśmy Sisko, który miał bardzo słabe mecze. Może teraz tutaj jest fokusowany z kolei Locust, ale tutaj nic więcej się nie zdarzy. Powiem Ci szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o właśnie taką analizę, to jednak no po prostu Sytko też wiadomo, że on doleciał, teraz tutaj Linak zgarnia golemy. Też tutaj trzeba powiedzieć, że jednak Sytko tutaj doleciał na ostatnią chwilę, więc też nie był w takim rytmie. Tak, oczywiście mógł być zmęczony. No i też poza tym I tutaj był mocno dosyć fokusowany jednak na tym topie, tak prawdę powiedziawszy, bo tam częste ganki, pierwszym tak, teraz wydaje mi tutaj się, blisko było że. i chyba zginie tak tutaj Wojbo i zabija Soaza. I tutaj myślę, że też Linak mógł mieć problemy. Tak, tutaj była prawdopodobnie kwestia tego, że zwietrzyli krew w wodzie i zdecydowali się to wykorzystać, że Sytko jest trochę słabszy w tamtym meczu. Tak, także tutaj myślę, że ciekawie zapowiada się przede wszystkim ten drugi półfinał też. Tutaj myślę, że bardzo dużo ludzi czeka na Moscow 5 kontra CLG Gaming, także tutaj
Myślę, że to około 12 się odbędzie, w zależności od tego. Tutaj jeszcze mamy oczywiście prawdopodobnie, albo być może właściwie dwa mecze. Teraz tutaj bardzo ładny damage ze strony I Will Dominate. Jeszcze tutaj doskakuje Cutie Pie, który zadaje olbrzymie obrażenia, natomiast chyba to się wycofa dość bezpiecznie jednak Enrated. Tak, wydaje mi się, że ten drugi mecz też będzie bardzo ciekawy, z dużą ilością podtekstu, no bo Ameryka kontra Rosja, chociaż akurat CLG jest bardziej drużyną kanadyjską. Tak, tutaj też widzimy, że tutaj co prawda pomysł Momy był dobry, ale myślę, że tak naprawdę to też nie sprawdzi się aż tak dokładnie. Tutaj co prawda Galio jest kontrą na magów, natomiast z drugiej strony też należy brać pod uwagę to, że tutaj Galio też miewa problemy z takimi postaciami, jak pomimo tego, że radzi sobie w sumie jako jeden z lepszych casterów, z takimi postaciami właśnie jak Ryze czy Cassiopeia, bo oni tutaj mają duży burst, także nawet jeżeli ten shield zejdzie, to i tak w stanie są dalej obijać bardzo mocno. Nie do końca się z tym zgodzę, o tyle, że akurat Ryze ma zwykle bardzo duże problemy z farmieniem, podczas gdy Galio bardzo szybko może czyścić falę minionów. No w tej chwili mamy tutaj sytuację, myślę, że teraz tutaj jest użyte ulti przez Soaza, jest także tutaj Linak bardzo mocno tutaj Wojby obijany, odkopuje Soaza, zobaczymy czy tutaj jest doskoczony do Warda, ale myślę, że tego nie przeżyje, chociaż tutaj już nie ma tego Ignite'a, zobaczymy czy tutaj będzie dive na 100%, chociaż jednak nie, także tutaj bardzo ładnie Wojby po raz kolejny ucieka. Tak, Wojboj naprawdę świetne mecze dzisiaj gra. Tak, to Widzieliśmy był... w pierwszym meczu całkowicie zdominował Riven. Teraz także bardzo dobrze sobie radzi. Tak, to było genialne wręcz wykorzystanie tego warda, do którego doskoczył. Tutaj jeszcze ten shield mu pomógł. Teraz tutaj z kolei jest w bardzo dużych tarapatach Ama Cutie Pie, ale myślę, że tutaj jednak nie będą gonić. Chociaż też jestem troszeczkę tym faktem zdziwiony. Myślę, że tutaj mogli spokojnie zabić. Myślę, że ta Valkyria nie była dostępna. No i tutaj zobaczmy. Soas, wydaje mi się, że będzie Hexdrinkera budował, bo tutaj już mamy dwa Longsword oraz tutaj. Nie pamiętam, Null Magic Mantle. O, pamiętam. Longswordy mogą także oznaczać Brutalizera. Tak, także tutaj są dwie możliwości. Natomiast tutaj Akurat to prawdopodobnie też z nie jest butów. zły przedmiot na Lee Sina. Tak, tutaj prawdopodobnie z butów mogą być też Mercury Threats i właśnie Brutalizer. Także tutaj są dwie możliwości, które możemy zobaczyć. Akurat przeciwko Kennenowi Hexdrinker jest na pewno świetnym wyborem. A ta dodatkowa tarcza dająca 200 HP, jeżeli spadnie się poniżej tego poziomu, bardzo ułatwia przetrwanie bursta magów. Cóż, wydaje mi się w tym momencie AAA bardzo zachowawczo, nie podejmują żadnego ryzyka. Wiedzą, że w tym momencie przegrywają 1 do 0 i starają się bardziej przetrwać ten laning phase, wygrać może potem teamfighty, niż zaryzykować zagrać jak bardzo agresywnie i spróbować coś wcześniej zdobyć. Tak to trochę dla mnie wygląda w tej chwili. Tak, natomiast mi się wydaje, że tutaj też, o, teraz prawdopodobnie tutaj Linak spotka się z Wojbojem, ale tutaj Wojboj doskoczy spokojnie do Warda. Teraz jest jeszcze slow, zobaczymy czy tutaj będzie w stanie uciec. Teraz jeszcze odkopuje Soazy, tak myślę, że tutaj doskoczy do miniona albo do Warda. I tutaj myślę, że będzie jednak bezpieczny. Chociaż jest tutaj jeszcze trafiony tasak, troszeczkę w dziwne miejsca próbuje uciekać, tutaj bardzo dużo tych obrażeń otrzymał. Ale po raz kolejny jest bezpieczny, także tutaj bardzo ładnie z jego strony tutaj nie daje się zgangować, pomimo tego, że teraz myślę, że troszeczkę po prostu źle się zachował, próbując zabrać tego Red Buffa. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś, że owszem, tutaj AAA prawdopodobnie właśnie taki plan ma, żeby tutaj przetrwać do tej późniejszej fazy gry, natomiast też myślę, że to może być z problemem, co prawda mają ulti Galio, ale mają tutaj także Mundo, który jednak tego damage'a aż takiego dużego nie zadaje. Teraz tutaj piękny burst ze strony tutaj Cutie Pie'a, zobaczymy, teraz troszeczkę jest źle ta Valkyria została użyta, jeszcze tutaj jest fokusowany Yellow Star, przepraszam, nie Yellow Star, czemu powiedziałem Yellow Star? Nie, dobrze powiedziałem Yellow Star. Nie Korki wiem. to Yellowstar. Tak. Przepraszam, Nie Corki, nie tylko wiedziałem. Graves. Ja nie wiem, dlaczego tutaj niewyspany Cutie Pie zabija tutaj po raz pierwszy Yellowstara właściwie, natomiast zgarnia drugiego killa. Tutaj myślę, że powinni też być troszeczkę bardziej uważni, bo jest tutaj ten Warp, będą widoczni i jest tutaj także Mundo, czyli Lina, chociaż tutaj będą starali się zabrać Smoka i myślę, że to im się uda. Zobaczymy tutaj.
Już dopiero teraz dołącza tutaj Moma. Tutaj bardzo duże obrażenia na Linaka. Jest użyte przez niego ulti, ale jest także tutaj Ignite. No i Skara zgarnia killa. I tutaj bardzo myślę źle zachował się Linak, że został tak blisko. Tutaj wiadomo był, że Ryze, jeszcze ten Ignite, więc myślę, że powinien się spodziewać, że tego nie przeżyje, jeżeli zostanie tutaj skierowany fokus na niego. Tak, w tym momencie Bizas ma naprawdę bardzo dużą przewagę. 5 do 0, do tego zdobyty smok. To zaczyna wyglądać bardzo dla AAA. Mam wrażenie, że mogli się jednak zdecydować trochę agresywniejszą grę, zaryzykować wszystko albo nic w ten sposób, grając przeciwko Dignitasowi. Tak naprawdę nie mogą wiele zrobić. Tutaj widzimy, że pomimo tego, że jest Vojvod obijany przez Sazza, to i tak bezproblemowo tutaj odzyskuje sobie życie. Tyle ile trzeba teraz jeszcze tutaj. Myślę, że może też teraz jednak zdecydował się bardziej bić wieżyczkę, co myślę, że jest jednak lepszą metodą. Tutaj też, tak jak mówisz, że troszeczkę AAA podeszło zbyt spokojnie, natomiast mogli się spodziewać, że tutaj teraz jest akcja, jest użyte tutaj bardzo ładnie ulti. Tutaj wieżyczka biła Vojvoda, ale myślę, że tutaj bardziej, myślę, że to było użyte ulti na przetrwanie, żeby tej wieżyczki tutaj nie stracić zbyt szybko. Tutaj mogli się spodziewać drużyna AAA, że tutaj będzie Dignitas grał agresywnie, bo oni nie mają nic do stracenia. Zaraz tutaj jeszcze Yellow Star otrzymuje obrażenia. Teraz nie wiem dlaczego, ciągle mam jakieś takie wrażenie, że błędnie mówię, że to jest Yellow Star. Naprawdę nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Zmęczenie materiału prawdopodobnie. Tak, istnieje taka szansa. Zobaczmy tutaj. Myślę, że tutaj też że sporo będzie miało do powiedzenia użycie ulti przez Momę, jak będą właśnie te teamfighty. Bo tutaj Moma i Soas myślę, że będą robić znaczną część obrażeń. No tak, tylko że jeżeli znów tutaj za bardzo z tyłu Moma i Sas, to tych obrażeń nie będzie aż tak dużo. A patrzę w tym momencie na creep score. 51, Tenen 110 leasing, w związku z czym 30 milionów przewagi przynajmniej u mnie, chociaż pewnie odrobinkę mniej. Odrobinę mniejsze te liczby. No więc w tej chwili Kennen jest jednak trochę do tyłu. Tak, tutaj był widoczny, wydaje mi się, Skara, bo była rzucona shurikenem. Chyba teraz będą się starali pójść na mida. Teraz tutaj jest jakaś drobna wymiana. No i pojawia się także Yellow Star. I także jest tutaj użyty Exhaust, ale tutaj bezproblemowo QtPie używa smoka i sobie po prostu odchodzi. Teraz tutaj jest wykopany Moma, tutaj bardzo dużo obrażeń otrzymuje. Jest także flash tutaj przez Skarę bodajże wykonany. I tutaj zgarniają killa na spółkę. Oczywiście tutaj tego killa zgarnął nam Vojvod. Teraz tutaj jeszcze dużo obrażeń na Linaka, który pomimo tego, że miał to ulti użyte, teraz Yellow Star tutaj wywiązuje się bardzo duży teamfight. Tutaj Skara w bardzo dużych problemach. Jest także tutaj combo przez Enraged'a, także tutaj Locust prawdopodobnie również tego nie przeżyje. A tymczasem tutaj Vojvod zgarnął jeszcze jednego killa, także tutaj bardzo ładnie zabił Linaka. Teraz jest goniony przez trzy postacie AAA, czy przez trzech przeciwników. Natomiast wydaje mi się, że tutaj będzie bezpieczny. Tutaj widzimy, jakie olbrzymie obrażenia QtPie zadaje już w tej chwili. A tak, jeden mały błąd, który wydaje mi się Dignitas zrobił, to skupili strasznie się na Mundo w tej walce. Tak, to mogło troszeczkę Mundo co lepiej prawda wyglądać. umarł, ale zużyli bardzo dużo, żeby go dobić. To zresztą jest chyba stąd, jeśli chodzi o tą postać. Tak, tutaj z drugiej strony powiem Ci, że żeśmy się nie pomylili, bo zobacz, jest Hexdrinker i prawdopodobnie będzie również Brutalizer, także jeden i drugi miał rację. No cóż, wracam jeszcze do tego teamfighta. Dignitas w tym momencie czuje się bardzo pewnie. Widzieliśmy, jak głęboko weszli w dżunglę przeciwnika. Tak, myślę, że też Tam nie szukali spodziewali się. killi, kilka killi nawet znaleźli. Tak, przede wszystkim Vojvod, bo on chyba tutaj wszystko zgarnął. Też myślę, że tutaj troszeczkę Dignitas nie spodziewał się, że tam pojawi się tak szybko Yellow Star razem z Enraged'em. Tak, akurat byli w dobrej pozycji, żeby pomóc twojej drużynie. Tak, zobaczmy tutaj jeszcze na przedmioty. Zwróć uwagę, że tutaj QtPie po raz kolejny, bo tutaj przede wszystkim właśnie QtPie grał tym korkiem wtedy, kiedy tylko mógł i po raz kolejny tutaj zdecydował się na szybkiego Black Cleavera, także tutaj ten sposób budowania jest bardzo dobry. Teraz tutaj jest sporo akcji pod wieżyczką, tutaj bity Enraged, tutaj musi się Locust szybko wycofać, bo tutaj był bity przez wieżyczkę. No i tutaj myślę, że
Nikt już nie zginął, chociaż tutaj bardzo ma ochotę na killa. Tutaj bardzo dużo obrażeń zadawanych na Yellow Stara, ale tutaj bezpiecznie uciekają po drugą wieżę. No i myślę, że teraz stracą chyba tą wieżyczkę albo w bardzo niedługim czasie. Tak, QTP już się nie skupił. Widzimy to na minimapie. Tak, tutaj bardzo często na tym turnieju możemy zobaczyć dużo rzeczy na minimapie, natomiast czasami nie są one dokładnie pokazywane przez realizatorów. Ja to rozumiem, bo czasami ciężko jest tutaj nie dość, że prawdopodobnie komentować, to jeszcze tutaj operować tym wszystkim. Tak, my mamy akurat o tym łatwiej, że możemy sobie tylko oglądać stream i mówić to, co widzimy. Oni jeszcze muszą skupiać się na minimapie, obserwować wszystkie trzy linie jednocześnie. Do tego komentować, tak, że złoto, przedmioty. Trochę więcej mają pracy. Tak, tutaj zdecydowanie jest to na pewno cięższe do wykonania. Czasem padnie za chwilę także górna wieżyczka. Zaraz po Tak. raz kolejny wygoniony z linii. Bojboj spokojnie będzie mógł z nią skończyć. No to nie tyle Wojboj Kończył. skończył, co Minion. A, no tak. Tutaj sporo obrażeń. Myślę, że tutaj będzie problematyczny właśnie Wojboj. To jest już naprawdę duża przewaga. Tutaj nie dość, że ponad 40 creepów, to jeszcze jednak, jeżeli chodzi o kille, już jest 4-0, także tutaj ta różnica jest naprawdę duża. Szkoda, że tutaj nie widzimy Golda. Teraz tutaj będzie próba smoka. Zobaczymy, czy tutaj wywiąże się jakiś teamfight. I myślę, że tutaj AAA, jeżeli chce wygrać tą grę, to będzie musiało przynajmniej przeszkodzić z tym smokiem. Teraz tutaj po raz kolejny bardzo dużo obrażeń zadawanych na Yellow Stara i Skara zabija Yellow Stara, także tutaj fokus przeniósł się po raz kolejny na Mundo i tutaj Cutie Pie zabija, doskakuje tutaj także Voidboy, który prawdopodobnie jest tutaj wykopany. Moma, tutaj bardzo dużo jest ulti przez Soa, za Soa zabija Locusta, Skara tymczasem zabija Momę i myślę, że tutaj może być pierwszy ace, co prawda tutaj ucieka bardzo ładnie, Skara tutaj zginął, Enraged zgarnął killa, tutaj troszeczkę zbyt długo pozostał przy tej wieży, natomiast tutaj było bardzo blisko, żeby ten ace został wykonany. Tymczasem było to 4 za 3, 4 za 2, przepraszam. Na korzyść Dignitasu, także ta przewaga tylko się powiększa. Jeszcze tutaj wydaje mi się, że zgarnęli smoka. Głowy nie dam, bo tutaj niestety, no tak, teraz zostało nam to pokazane, natomiast tutaj na minimapie nam ta rączka zasłaniała. Także nie było tego widać. No i także tutaj smok oraz 4 kile dla Dignitasu. Tak, natomiast ta walka Dignitasu była na pewno trochę straszna. Wszyscy bardzo mało życia pod wieżą przeciwnika, na zmianę ją tankowali. Nie wszyscy to przetrwali, jak widzieliśmy. Skara zginął od strzału wieżyczki bardziej niż od obrażeń Enrateda. Tak, tutaj tylko w sumie Soas zabił, jeżeli się nie mylę, Locusta dosyć szybko właśnie tam. Też wydaje mi się, że troszeczkę wieżyczka na pewno pomogła. O, teraz tu widzimy, że Moma z Banshees, także myślę, że... Natomiast myślę, że Locust Support niespecjalnie się przejmuje. Tak, tutaj 0-2 co prawda, no ale jest supportem, także myślę, że tutaj nie ma jakichś Ważniejsza jest to takich, trzecia tak... cyferka. Tutaj 7 asyst, Ten tak, asyst. także... Na 11 kili, także tutaj przy większości jednak był obecny. No i też zobacz, jak tutaj ładnie się rozkładają te kile po stronie tutaj. Bo na przykład nie podoba mi się, że AAA tutaj Enrated 2 kile zgarnął, 2 kile Soas, no to już jest akurat dobrze. Natomiast tutaj po stronie Dignitasu masz 4 kile Skara, 4 kile tutaj Voidboy na topie oraz 2 kile, 3 kile tutaj Cutie Pie, także to wszyscy, którzy powinni mieć kile, tak naprawdę te kile mają. Teraz tutaj może być bardzo ładnie, tutaj odskoczył przed tym tasakiem. Tak, solo lanerzy zebrali tyle, mają w tej chwili prawdopodobnie bardzo dużo, na przewagę widzimy już ponad 10 tysięcy, więc teraz zaryzykowałbym stwierdzić, że w tym momencie są dość mocni, że jeżeli nie popełnią jakichś dużych błędów, jeśli nie dadzą sobie skraść Barona na przykład, co już parę razy widzieliśmy w tym turnieju, to nie widzę, jak mogliby przegrać ten mecz. Natomiast z tego, co widzę, oni w tym momencie są kompletnie nie zainteresowani tak naprawdę Baronem. Raczej skupiają się na pchaniu wszystkich linii i chyba to jest dobry wybór w tym momencie meczu. Tak, myślę, że tutaj, tak jak już to wczoraj mówiłem przy okazji jednego z bodajże meczu tego ostatniego AAA z SK Gaming, że tutaj tak naprawdę Dignitas nie... O, teraz tutaj bardzo ładnie flashuje i zabija, po prostu zjada wręcz Voidboy nam tutaj Enrateda.
Także myślę, że tutaj po prostu no nie jestem baron tak naprawdę potrzebny. Tutaj będą robić tego smoka, będą przeszkadzać, na pewno tutaj nie mogą oddać. Tutaj zobacz, jakie tutaj duże obrażenia Wojbuj zadaje na Soaza, także no po prostu mają taką przewagę, że myślę, że tutaj dość spokojnie uda im się wygrać. Teraz tutaj jeszcze Wojbuj wyczyści dżunglę, tutaj nie wiem dlaczego tak Locust czeka. Locust czeka na coś. Tak, tutaj Locust czekał, no i znaleźli Linaka, który teraz odpala ulti, natomiast I Will Dominate doskakuje do niego i go zabija. Także już wiemy, na co Locust czekał. Tak, doczekał się stanowczo. Tak, tutaj cierpliwość na pewno się opłaciła. Tymczasem tutaj Wojboj bez większego wysiłku, myślę, będzie niszczył powoli tą wieżyczkę. Teraz minion zniszczył którąś wieżę i to była wieżyczka na bocie druga także. Tak, natomiast jestem nieco zawiedziony grą w dzisiaj Enraidera. Wczoraj popiął się on bardzo wieloma nominalnymi zagrożeniami. Grał 3 mecze Leoną, Tak, tymczasem tutaj Skara która jest była w bardzo ciężka problemach, dla jest niego. także użyte tutaj ulti Galio, jest użyte ulti Soaza i zobaczymy, bo tutaj Skara mimo wszystko bardzo bliski był, żeby tutaj Soaza jednak sprowadzić do niewielkiej ilości życia. Teraz jeszcze tutaj odpalone jest ulti, no i tutaj widzisz, mocno bardzo puszują. Nie bardzo się tak naprawdę przejmują, jest ta wieżyczka na topie również zniszczona. Tutaj wieżyczka na midzie chyba też, nie, wieżyczka na midzie nadal stoi, więc tutaj teraz gonieni Cutie Pie, natomiast tutaj olbrzymie obrażenia Yellow Star otrzymał. Leci już tutaj Moma, zobaczymy czy tutaj ktoś zginie, prawdopodobnie tak. Locust tutaj jest prowadzony do niewielkiej ilości życia, tymczasem tutaj Cutie Pie zabija. Locust jest bezpieczny, no i naprawdę bardzo duże obrażenia zadaje. Teraz jest na niego exhaust i zobaczymy czy tutaj Cutie Pie to przeżyje, zobaczymy czy tutaj będzie trafiony tasak, jest trafiony tasak, także wątpię, żeby udało mu się to przeżyć, a jednak tutaj bardzo ładna Walkiria, teraz jeszcze Flash, tak, tutaj niestety Locust został sprzedany niejako, bo tutaj był bardzo bliski, żeby wrócić się, natomiast tutaj jednak Cutie Pie podążył do niego, no i tutaj mi się wydaje, że to troszeczkę błąd był, bo w tej chwili tutaj stracili dwóch, wydaje mi się, że tutaj mógł po prostu jednak Cutie Pie się poświęcić, wtedy wydaje mi się, że też tutaj tego drugiego killa by nie było. Tak, jak mówiłem wcześniej, czuję się w tej chwili bardzo pewnie, na pewno bardziej niż w poprzedniej fazie meczu. No i efekty tego dali się troszeczkę złapać w złej pozycji, ale nie sądzę, żeby to wystarczyło Francuzom do powrotu. Tak, teraz tutaj troszkę obrażeń otrzymał I Will Dominate, ale on też wydaje mi się tutaj nie miał pełnego życia, więc tych obrażeń aż tak strasznie dużo nie było. Teraz tutaj jest już Skara, bardzo dużo obrażeń, ale po raz kolejny tutaj z niewyjaśnionych przyczyn fokus na Linaka. Nie wiem dlaczego, tutaj wydaje mi się, że Skara więcej by skorzystał, bijąc jednak Yellow Stara, który był bardzo blisko. Zobaczymy, czy tutaj Voidboy zdąży zrobić tego Red Buffa. Naturalnie zdążył, jeszcze zgarnął nawet Wydaje mi ostatniego się, że to miniona. nie jest zła postać do fokusowania w tym momencie, ponieważ jeżeli spojrzysz na przedmioty Lidaka, to on tak naprawdę nic tam nie ma. Powiedzmy sobie szczerze, nie ma nawet paska na życie. Tak, natomiast to jest też Więc to jest 0,5, dosyć. więc też nie jest tak naprawdę dużo warty, więc myślę, że tutaj jednak zabicie Yellow Stara spowoduje to, że będą w znacznie lepszej sytuacji drużyna Dignitas i nawet będzie mogła coś spuszować. Tymczasem samotnie I Will Dominate zgarnia kolejnego smoka. Tutaj jeszcze Skara zabierze sobie Blue Buffa, bo dlaczego by nie? Wiadomo, że lepiej tutaj nie zostawiać się nic w dżungli przeciwnika. Myślę, że tutaj powinni teraz. Moma zabija tutaj Locusta, natomiast my tego nie widzimy. Tak, Locust mordował dżunglę przeciwnika bardzo głęboko, no i spotkał się z tym przeciwnikami. Próbował chyba także zniszczyć ward, tego co widzę. Ale to nie jest aż tak dużym ponownie, żeby mogło ich to kosztować, tą przewagę. Tak, Przewaga nadal gigantyczna. tutaj przewaga jest, tak jak mówisz, gigantyczna. Tutaj nawet zobacz, że ani jednej chyba jeszcze wieży nie rozwaliło AAA, tak też jest. Natomiast też tutaj Dignitas powinien jednak troszeczkę się skupić i myślę, że skończyć tę grę tak szybko, jak tylko mogą, bo tutaj wiadomo, że lepiej jednak takiej drużynie, takiej klasy jak AAA nie pozostawiać żadnej szansy. Wczoraj właśnie AAA popełniło kilka małych błędów, mając bardzo dużą przewagę ze SK Gaming i przegrało drugą grę, także tutaj Dignitas myślę, że raczej będzie chciał wygrać 2-0 i przejść tutaj do kolejnej rundy, czyli do finału właściwie. Teraz Cutie Pie niszczy wieżyczkę i też myślę, że tam inhibitor również.
Teraz jest Cutie Pie złapany, tutaj mega obrażenia, natomiast tutaj jeszcze zgarnął killa na momie, także dość ciekawa sytuacja. Tak, natomiast to, co, o czym już wcześniej mówiłem, że Dignitas kompletnie niezainteresowany baronem, a widzieliśmy w zasadzie wszystkich meczach poprzedniego turnieju, gdy dochodził mecz do tego momentu, to zwykle drużyny raczej starały się przejąć kontrolę nad tym, niezależnie od tego, czy któraś miała przewagę, czy nie. Teraz tutaj Natomiast jest tutaj. bardzo duży teamfight, tutaj jest użyty Exhaust na Yellowstar, zobaczymy czy będą w stanie wystarczająco szybko zabić, tutaj Skara tymczasem umiera, zobaczymy czy tutaj także I Will Dominate zostanie złapane, ale tutaj jednak nie postanowili gonić, tutaj Locust również ucieka na niewielkiej ilości życia, no i tutaj po raz kolejny taki powiedziałbym delikatny błąd, który no nie przywraca tak naprawdę tutaj większej nadziei dla AAA, natomiast no troszeczkę im jednak pomaga, bo wiadomo, że tutaj będą w stanie troszeczkę się bronić, jestem ciekawy czy ten Tak, inhibitor natomiast stoi tak ciężko na to topie. nazwać bem nawet tak naprawdę, ponieważ zobacz, że mimo że udało im się znowu zdobyć jednego czy dwa kille, to jednocześnie stracili wieżę na środku i o czym mówię, że Dignitas zainteresowany było baronem, w tej chwili akurat zmierzają w tamtym kół, no ale nie byli zainteresowani baronem, zamiast tego pchali wszystkie trzy linie i w ten sposób powoli zdobywali kolejne te wieże. Jeden odsunięty inhibitor nawet już na dole. Tak, tutaj był zładowany Baron, natomiast w tym samym momencie niemalże został on zabity. No i teraz to już myślę, że tylko po prostu push to win, albo push for win, jak kto woli. Myślę, że tutaj AAA nie będzie tak naprawdę w stanie się przeciwstawić. Zobaczmy jeszcze, tutaj ultimate'y są chyba gotowe, chociaż jeszcze tutaj wydaje mi się, że troszeczkę Moma tego cooldownu ma, ale to jest dosłownie minimalistycznie, teraz już chyba już ten cooldown się skończył, także myślę, że tutaj jedyna szansa tak naprawdę, żeby to jakoś się dłużej pobronić, to będzie szybki ace, ale myślę też tutaj drużyna Dignitasu powinna przede wszystkim skupić się na tej dolnej linii, tutaj mają otwarte inhibitory, myślę, że nie będą mieli większego problemu, żeby albo tam stworzyć jakiegoś teamfighta, Widzimy, już zmierza w albo tamtym tutaj tak. kierunku. I tutaj ten inhibitor myślę, że zostanie praktycznie bez walki oddany. Tutaj tylko próba połku, jeszcze tutaj jedno uderzenie. I Cutie Pie tutaj niszczy ten inhibitor, teraz przesuną się tutaj na jakąś inną linię. A tymczasem mam problem standardowy. Jest I out. prawie przegapiłem teamfight, natomiast tutaj na szczęście nic więcej się nie stało. Niestety tutaj jakoś tak dziwacznie działa, że nawet jeżeli wyłączę, tak samo wczoraj Maniek miał, że tutaj nawet jeżeli wyłączysz wygaszacz ekranu, to i tak monitor ci po jakimś czasie zgaśnie, jeżeli nie będziesz tutaj ruszał myszką. Rozumiem. Teraz tutaj myślę, jestem ciekawy, tutaj ta wieżyczka na topie też niewielka ilość hit pointów na niej pozostała, ale myślę, że tutaj będą chcieli. Tak, natomiast trochę brakuje im mionów, jednak nie chcą zaryzykować walki pod wieżą wroga bez żadnego wsparcia. Teraz tutaj Bo ściągnięty nic jest. minionów. Ściągnięte Banshee na Skarze. Tutaj wydaje mi się, że po prostu też troszeczkę powinni zrobić to inaczej. Mogliby tutaj się przejść na te boczne linie, odpuszować je przynajmniej w pewnym stopniu i wtedy by mogli tutaj, jakby te miniony podeszły, to wtedy tutaj drużyna AAA musiałaby się rozdzielić albo musiałaby poświęcić chociaż jedną stronę. Tak naprawdę dolna linia chwilę zacznie pchać dla nich, bo już tam zmierzają super miniony w kierunku Nexusa. Tak, natomiast jeżeli by to spuszowali sami, to też działałoby dla nich z korzyścią, bo nie traciliby tego barona, bo tutaj wiadomo, że troszeczkę jednak ten czas jest tracony. Teraz tutaj zostanie zabrany Tak, blue. natomiast wszyscy zdecydowali się w chwili cofnąć i spójrzmy po kilka nowych przedmiotów w ekwipunkach. Mam jeszcze kilka sekund, bo może nadal jestem nieco z przodu. Tak, tutaj jest kilka właśnie przedmiotów. Zobaczmy tutaj Lee Sin, czyli Voyboy, Infinity Edge, Quicksilver. Tutaj wydaje mi się, że może mieć tutaj, no chyba już AAA tak naprawdę nie ma szansy. Tak patrząc na przedmioty, jeżeli tutaj nawet Moma złapie, bo to przede wszystkim Ale polegało na jest to zasadzie, że. niesamowicie ofensywny build. Nie ma tak naprawdę defensywnych przedmiotów, jedynie Quiversage. No i Hex Drinker, który tam jednak tą tarczę daje, No minimalne. tak, daje też odrobinę Magic Resist, jeśli dobrze pamiętam. No ale jednak
przeciwko chociażby Gravesowi nie ma nic, no ale z drugiej strony Graves także nic nie ma, ponieważ tylko Bloodfiercer. Nie do końca rozumiem tą decyzję. Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniami, że Bloodfiercer jest dobrym przedmiotem tylko jeżeli ma się dużą przewagę, tak naprawdę. Tutaj na pewno a tej przewagi nie ma i w tym momencie na Gravesie Bloodfiercer zwiększa na pewno obrażenia ze skilli, ale obrażenia, które dostajesz z krytyków są dużo cenniejsze. Tak, tutaj ja ci przerwę, bo tutaj prawdopodobnie będziemy mieli push i prawdopodobnie również teamfight. Jest tutaj Exhaust rzucony na Momę. Moma tutaj próbuje wejść w